Saga Egmont przedstawia Sven Hassel Koła terroru Przekład Juliusz Wilczur-Gażdecki Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński Produkcja Audioteka.pl Ogłuszający ryk syren alarmu przeciwlotniczego. Z nieba leje się ogień. Matki modlą się i własnymi ciałami przykrywają dzieci osłaniając je przed spadającym na asfalt deszczem ognia żołnierze zaprawieni w zabijaniu i w nienawiści z bronią w ręku bronią ludności gdy milknie odgłos nieprzyjacielskich bombowców zaczynają odzywać się lufy obrońców wykli przyzwoici ludzie których ostatek sił wypalił paniczny strach, są rozstrzeliwani przez własnych żołnierzy. Co to wszystko oznacza? Dyktaturę, przyjacielu. Dyktaturę. Jeden. Nox diaboli. Koszary otaczały mrok, stały w ciszy spowite ciemnym welwetem jesieni. Słychać było tylko donośne stukanie podkutych butów wartowników, monotonnie przemierzających betonowe ścieżki przed bramą i wzdłuż baraków. Siedzieliśmy w sali numer dwadzieścia siedem i graliśmy w karty. W skata, rzecz jasna. Dwadzieścia cztery, otworzył stegę. Wsadź sobie w cztery litery. Zarymował Porta, szczerząc zęby w dzikim uśmiechu. Wchodzę. Dwadzieścia dziewięć, cicho przebił Miller. Ty draniu kartoflarzu jeden ze szlezwiku, powiedział Porta. Czterdzieści, ze spokojem zalicytował stary. Kto przebija? Już ci nie jest do śmiechu, co? Nie bądź taki pewny siebie. Przedtem też miałem takie karty jak ty. Porta łypnął okiem na starego. Sprawdzimy: czterdzieści sześć. Bauer zaczął ryczeć ze śmiechu. Nie tak szybko, porta. Przebijam cię. 48. Spróbuj teraz. Jeszcze jeden blef. Takie prawiczki jak wy zazwyczaj zdychają od tego typu zagrywek. Ale jak chcecie grać w taki sposób, to proszę bardzo. Porta wyglądał na bardzo zadowolonego. 49. W tej samej chwili z korytarza dobiegł głośny dźwięk gwizdka. Alarm, alarm, alarm przeciwlotniczy. Do gwizdka dołączyły syreny z ich wznoszącymi się i opadającymi upiornymi jękami Wściekły i miotający wokół siebie przekleństwa Porta rzucił karty na stół Oby te wredne angole smażyły się w piekle Przylatują, żeby rozwalać najlepsze rozdanie, jakie od kilku lat dostałem Porta ryknął do skonfundowanego i grzebiącego się z oporządzeniem rekruta Alarm przeciwlotniczy migiem do schronu, ruchy! Rekruci z rozdziawionymi gębami słuchali jego okrzyków rzucanych w twardym berlińskim dialekcie. To naprawdę nalot? Nerwowo zapytał jeden z nich. Jasne, że nalot. Myślisz, że Angole przylecieli zaprosić nas na bal w pałacu Buckingham? Zaczęło się wielkie zamieszanie. Ludzie deptali po wszystkim, szafki pozostawiono z otwartymi drzwiczkami. Ciężkie wojskowe buciory dudniły po długich korytarzach przepaścistych baraków, a potem po schodach wiodących na miejsca zbiórek. Ci, którzy nie nauczyli się jeszcze chodzić w podkutych butach, przewracali się na śliskiej posadzce. Nadbiegający wpadali na rekrutów, którzy na dźwięk syren byli bliscy paniki. Większość z nich dość dobrze orientowała się, że za chwilę z czarnego jak smoła nieba mogą zacząć z gwizdem spadać bomby. Czwarty Pluton do mnie. Spokojny głos Starego brzmiał nieco dziwnie w gęstej ciemności nocy. Słyszeliśmy, jak ciężkie bombowce nad nami kierują się na cel. Rozmieszczona wokół miasta artyleria przeciwlotnicza zaczęła głucho szczekać. Nagle rozbłysła flara. Ostre białe światło zawisło na niebie, świecąc jak bożonarodzeniowa choinka. Pierwsza flara zawsze oświetla cel. Za chwilę bomby uderzą w ziemię. Trzeci pluton do schronów, rozkazał niski bas sierżanta sztabowego Edela. Kompania złożona z dwustu ludzi natychmiast rozbiegła się we wszystkich kierunkach w poszukiwaniu okopów lub choćby zagłębień w ziemi. Jako żołnierze obawialiśmy się przebywania w schronach przeciwlotniczych. Mieliśmy więcej zaufania do otwartych okopów niż do piwnic, które uważaliśmy za pułapki dobre dla szczurów. Rozpętało się piekło. Dookoła przeraźliwie gwizdało i rozlegały się eksplozje, bomby opadały na miasto niczym dywan. W jednej chwili wszystko zostało zalane krwisto czerwoną poświatą, której źródłem było ogromne morze ognia. Z okopów wydawało się, jakby cały świat rozpadał się na naszych oczach. Na obszarze wielu kilometrów bomby odłamkowe i zapalające uderzały w wskazane miasto. Nie ma słów, które mogłyby opisać ten horror. Fosfor z bomb zapalających fontannami tryskał w powietrze, zamieniając wszystko dookoła w istne piekło. Palił się asfalt, paliły kamienie, ludzie, drzewa, a nawet szkło potem następowały dalsze potężne eksplozje, które jeszcze dalej rozszerzały zasięg piekielnych ogni. Nie był to normalny, biały ogień paleniska, lecz purpurowy, jak krew. Nowa, oślepiająca choinka pojawiła się na niebie, dając sygnał do kolejnego ataku. Różne rodzaje bomb z gwizdem spadały na miasto. Ono zaś leżało w dole jak przeznaczone na rzeź zwierzę, a ludzie niczym wszy na sierści wyszukiwali schronienia w jego zmarszczkach i zagłębieniach. Byli zabijani, rozrywani na strzępy, pozbawiani powietrza, paleni, łamani, miażdżeni. A jednak wielu z nich, Choćby przez chwilę podejmowało desperackie próby ratowania życia. Życia, do którego lgnęli pomimo wojny, głodu, strat i politycznego terroru. Ustawione w pobliżu baraków działa przeciwlotnicze jęczały i szczekały do niewidocznych bombowców. Świetnie! artylerzyści strzelali ale jednego byliśmy pewni ani jeden z bombowców nie został ugodzony śmiesznym ogniem lekkiej artylerii ktoś krzyknął na tyle donośnie że przekrzyczał hałas i jęcząc histerycznie wzywał ambulans dwie bomby trafiły w jeden z baraków boże dopomóż zamruczał pluto leżąc na plecach w okopie z hełmem zsuniętym na czoło następnie dodał mam nadzieję że trafili w jakichś nazistowskich prominentów zadziwiające jak pali się miasto dorzucił müller podnosząc się i spoglądając na żarzące się morze ognia co tak się pali grube kobiety szczupłe kobiety piwosze Szczupli faceci, niegrzeczne dzieci, dobrze ułożone dzieci, piękne dziewczyny, wszyscy do kupy, powiedział Stege ścierając pod z czoła. Szybko się wszystkiego dowiecie, kiedy zejdziemy na dół pomagać w porządkach, powiedział stary swoim beznamiętnym tonem i zapalił starą fajkę. Choć są rzeczy, które oglądałbym chętniej niż zwęglone ciała dzieci. — Fatalnie — odezwał się histerycznie Stege — kiedy znajdziemy się na dole, nie będziemy się różnić od zwykłych rzeźników. — A niby kim jesteśmy? — spytał ze złowrogim uśmieszkiem Porta. — Czym jest ta armia, w której szeregach mamy honor służyć jak niewielką rzeźnią? — To jest biznes. Przynajmniej nie jesteśmy bezrobotni, no nie? Wstał i ukłonił się sardonicznie w kierunku, gdzie leżeliśmy wciśnięci w okop. Józef Porta, Kapral z Łaski Bożej, rzeźnik w armii Adolfa z łaski wojny, notoryczny kryminalista i kandydat na trupa. Zawód wykonywany, grabasz do usług, panowie. Jego pełna szyderstwa kpina z naszych nadętych pruskich oficerów podniosła nas chwilowo na duchu. Ale właśnie wówczas rozjarzyła się niedaleko kolejna choinka, i Porta rzucił się z powrotem do okopu. Wzdychając, dodał, kolejna grupa turystów do piekła. Amen. Przez co najmniej trzy godziny, bez minuty przerwy z ciemnego, aksamitnego nieba spadał deszcz eksplozji, bomby fosforowe wąskimi strugami rozlewały swój ładunek na domy i ulice w nieprzeniknionym gradobiciu śmierci i zniszczenia. Działa przeciwlotnicze już dawno umilkły nasze myśliwce nocne może i gdzieś tam były ale bombowce odlatywały nieniepokojone przez swoich mniejszych braci z piekła rodem ogromny walec ognia przewalał się przez miasto z północy na południe i ze wschodu na zachód dworzec kolejowy zamienił się w ryczącą ogniem ruinę z rozgrzanymi do czerwoności wagonami i lokomotywami zbitymi w jeden stos szpitale i domy opieki zginęły w masakrze w mieszance betonu i ognia. Fosfor wyprawiał makabryczne harce pomiędzy ustawionymi w ciasne rzędy łóżkami. Większość pacjentów przebywała w piwnicach, ale niektórzy pozostali na oddziałach szpitalnych, wydani na pożarcie płomieniom. Krzyczący ludzie z amputowanymi kończynami starali się unieść i uciekać przed płomieniami, które lizały już drzwi i okna. Długie korytarze okazały się znakomitymi kominami o świetnym ciągu. Ognioodporne ściany pękały jak szkło pod wpływem niszczącego naporu eksplozji. Ludzie wstawali tylko po to, by paść na podłogę zgładzeni żarem. Smród przypalanego mięsa i tłuszczu docierał aż do naszych okopów. W przerwach pomiędzy eksplozjami docierały do nas na wpół zduszone krzyki. O Boże! westchnął stary, wstrząśnięty okropnym wyciem. Wolałbym być na froncie niż siedzieć tu i wysłuchiwać tych głosów. Tam przynajmniej nikt nie pali żywcem kobiet i dzieci. — Ci wszawi dranie, którzy wymyślili naloty, sami powinni ich posmakować. — Nie przejmuj się. Przypieczemy tłuszcz na dupie Hermana, kiedy wybuchnie rewolucja — syknął Porta. — Ciekawe, gdzie schował się ten tłusty drań? Wydawało się, że nalot się skończył. Pomiędzy oświetlanymi oceanem płomieni barakami rozległy się przenikliwe dźwięki gwistków i głosy rozkazów. Natychmiast ruszyliśmy do przydzielonych zadań. Porta wskoczył za kierownicę ciężarówki, silnik zapalił, a on bez dalszych rozkazów wykręcił i ruszył. Uchwyciliśmy się wszystkiego, czego się dało. Dziewiętnastoletni porucznik krzyknął coś i dobiegł do ryczącej ciężarówki. Kilka wyciągniętych dłoni wciągnęło go na pakę. Kto do cholery prowadzi tę ciężarówkę? Wysapał, ale nikt mu nie odpowiedział. Mieliśmy dość zajęcia starając utrzymać się na skrzyni lawirującego dziko pojazdu, którym porta omijał leje po bombach gęsto dziurawiące drogę. Przejeżdżaliśmy wypalonymi ulicami, na których trolejbusy i inne pojazdy leżały zgniecione między rumowiskami domów a przewróconymi latarniami. Porta nie rezygnował w którejś chwili wjechał na chodnik i niczym zapałkę złamał niewielkie drzewo jednak w okolicy Erichstrasse musieliśmy się zatrzymać kilka bomb burzących trafiło budynek który przewrócony leżał teraz w poprzek ulicy jak barykada nawet buldożer nie dałby rady tamtędy przejechać wyskoczyliśmy z ciężarówki i kilofami siekierami i łopatami przebijaliśmy się przez gruzowisko Porucznik Harder starał się wydawać rozkazy, ale nikt nie zwracał na niego uwagi. Dowodzenie przejął stary. Młody oficer wzruszył ramionami, chwycił za kilof i podporządkował się poleceniom doświadczonego weterana. Podobnie jak pozostali, zamienił karabin na narzędzie, którym władaliśmy z równą wprawą jak miotaczem ognia i pistoletem maszynowym. Była to łopata. Przebijając się przez przyprawiający omdłości dym, szli w naszą stronę ludzie obandażowani brudnymi szmatami. Potężne, nabrzmiałe oparzenia mówiły same za siebie. Mieliśmy przed sobą kobiety, dzieci, starych i młodych mężczyzn, którym przerażenie zmieniło twarze w kamienie, z ich oczu biło szaleństwo. Większość z nich miała spalone włosy, tak więc prawie niemożliwe było ustalenie płci. Chroniąc się przed płomieniami, wiele osób owinęło się mokrymi workami i szmatami. Oszalała ze strachu, kobieta krzyczała do nas. Nie macie już dość? Czy ta wojna nie trwa już wystarczająco długo? Moje dzieci spaliły się żywcem. Straciłam męża, mam nadzieję, że wy też się spalicie, przeklęci żołdacy. Starszy mężczyzna wziął ją pod ramię i odciągnął na bok. Spokojnie, Helga, spokojnie, możesz jeszcze pogorszyć naszą sytuację, rozumiesz, uwolniła się i z palcami zagiętymi jak pazury tygrysa skoczyła na pluta, lecz wielki doker strząsnął ją z siebie, jak gdyby była dzieckiem. Waliła głową o gorący asfalt i wydawała nieartykułowane dźwięki. Zniknęli nam z oczu, kiedy torowaliśmy drogę przez gigantyczne rumowiska. Otoczone płomieniami resztki domów wznosiły się przed nami niczym skały. Policjant bez hełmu, w niemal całkowicie spalonym mundurze zatrzymał nas i wybełkotał: — Dom dziecka, dom dziecka, dom dziecka, czego się ślinisz? Warknął stary, kiedy policjant uwiesił się go i nadal dukał. Dom dziecka, dom dziecka. Porta podszedł szybko i na odlew strzelił policjanta w twarz. To często skutkowało, kiedy ktoś na froncie tracił zmysły. Trochę pomogło i teraz. Oczy wyszły mu niemal z orbit, ale w końcu wymamrotał parę słów z sensem. Trzeba ratować dzieci, są uwięzione w środku, tam wszystko się pali. Dość tego ty, schupowska świnio! Wydarł się porta, łapiąc go za ramiona i trzęsąc jak wycieraczką. Róż swoją gliniarską dupę i natychmiast pokaż nam, gdzie jest ten dom dziecka. Naprzód marsz, los męż! Na co jeszcze czekasz? Nie jestem kapitanem, jestem kapral Józef Porta z łaski Bożej, jednak masz słuchać moich rozkazów tak jak swojego kapitana. Wyglądało na to, że zmieszany policjant zacznie się wycofywać, ale złapał go porucznik harder. Nie słyszałeś? Ruszaj! Albo nam pokażesz drogę, albo cię zastrzelę. Pluto, który zawisł nad nim swoim gigantycznym cielskiem, popchnął go brutalnie i zawarczał: Zamknij się i ruszaj, dziadku. Policjant zataczając się. Truchtał przed nami przez zawalone skorupy ulic, na których płomienie tańczyły na tle niebios. Na ziemi leżały kobiety, dzieci i mężczyźni. Jedni byli martwi, inni znajdowali się w kompletnym szoku, a wycie i jeszcze innych mroziło nam krew w żyłach. Z miejsca, gdzie jeszcze kilka godzin temu był róg ulicy, biegł w naszą stronę przestraszony chłopczyk. Oni są uwięzieni w piwnicy, pomóżcie mi wydostać mamę i tatę. On jest żołnierzem, tak jak wy. Był właśnie w domu, na przepustce. Liza straciła rękę, Henryk się spalił. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Miller pogłaskał chłopca po głowie. Zaraz wrócimy. Dotarliśmy do góry gruzu. Dalej nie dało się już iść. Kiedy zwróciliśmy się do policjanta, żeby wskazał nam inną drogę, w pobliżu nastąpił potężny wybuch, z szybkością błyskawicy zanurkowaliśmy w poszukiwaniu schronienia. Obycie frontowe pomaga. A co jest do cholery? Angole wracają? zasyczał porta. Coraz więcej metalicznych grzmotów. Piorunów, pocisków, kamieni i ziemi spadało na nas. Kiedy odłamki uderzały o stalowe hełmy, dzwoniły z osobliwym, wysokotonowym odgłosem. Ale kolejny nalot nie zrobił nam żadnej krzywdy, oprócz tego, że musieliśmy szukać schronienia. Wkrótce wszystko znowu się skończyło. Zrzucają na oślep, powiedział krótko stary i powstał. Z policjantem na czele ruszyliśmy w kierunku naszego celu. Prowadził nas przez piwnice. Wybiliśmy kilofami dziury w murze, żeby w końcu przedostać się do czegoś, co wyglądało na resztki dużego ogrodu. Drzewa poprzewracały się i spaliły, zaś warstwy gruzu i skręconej stali, będące resztkami budynku, nadal paliły się buzującym ogniem. Policjant wskazał palcem i wymamrotał: „Dzieci są pod tym gruzowiskiem. Śmierdzi jak w piekle, powiedział Stege. Musieli użyć fosforowych bomb zapalających. Stary szybko się rozejrzał dookoła, chwycił za łom i gwałtownie zaczął atakować coś, co wyglądało jak schody do piwnicy. Gorączkowo i z niepokojem rąbaliśmy, odgarnialiśmy i kopaliśmy w rumowisku, ale z każdą odrzuconą łopatą osuwała się w dół kolejna porcja gruzu. Co kilka minut musieliśmy robić przerwy dla złapania oddechu. Miller stwierdził, że najważniejsze będzie nawiązanie kontaktu z ludźmi w piwnicy, o ile jeszcze żyją. Policjant siedział z wytrzeszczonymi oczami i kołysał się na piętach. — Słuchaj, glino, czy to jest właściwe miejsce? — krzyknął Porta. — Czy robisz nas w konia? — Nie chcesz, szlach, przestań udawać konia na biegunach. Pomóż nam, za co ci płacą? Zostaw go, nie może nam pomóc, powiedział zmęczonym głosem porucznik Harder. To jest dom dziecka, albo był, tam jest napisane na tablicy. Zgodnie z radą Millera pukaliśmy w to, co niedawno było futryną, i po pewnej chwili, która wydawała się wiecznością, usłyszeliśmy odpowiedź. Było to bardzo anemiczne puk, puk. Uderzając ponownie młotkiem w futrynę, nasłuchiwaliśmy z przytkniętymi do niej uszami. Nie było wątpliwości. Odezwało się znowu. Puk, puk, puk. Kilofy i łomy pracowały jak szalone, żeby przebić drogę do piwnicy. Pot wyżłobił bruzdy na osmolonych dymem twarzach. Skóra schodziła z dłoni, paznokcie łamały się, a na dłoniach pojawiło się pełno bąbli od gorących, ostrych odłamków i cegieł. Pluto skinął w stronę ciągle kołyszącego się policjanta. Chodź tu, głupi glino i pomóż nam, krzyknął. Kiedy glina nie odpowiedział, wielkolud podszedł, podniósł go i bez wysiłku przyniósł na miejsce pracy. Starszy człowiek stanął na naszych stopach. Kiedy w końcu już znalazł się na własnych nogach, ktoś wręczył mu szpadel i powiedział. Zacznij kopać, przyjacielu kopał i wraz z pracą zaczynał odzyskiwać zmysły, my zaś przestaliśmy już obawiać się o niego. Pierwszy przebił się Stary. Była to niewielka szczelina, lecz mogliśmy przez nią zobaczyć malutką rękę dziecka desperacko drapiącą beton. Stary powiedział do szczeliny coś uspokajającego. Natychmiast zagłuszył go chór krzyczących dzieci, nie można ich było uspokoić. Otwór powiększał się, a małe rączki przeciskały się przez niego. My jednak biliśmy po tych rękach, żeby się usunęły. Kiedy jedna cofała się, kolejna zajmowała jej miejsca. Stege odwrócił się i wybuchnął. To szaleństwo. Połamiemy im dłonie, jeśli będziemy się tam przebijać. Z drugiej strony ściany słyszeliśmy też kobiecy głos błagający o powietrze, jeszcze jeden, który krzyczał wody, wody na litość boską przynieście trochę wody. Stary pochylił się i przemawiał uspokajającym tonem, miał niesamowitą cierpliwość. Bez niego rzucilibyśmy narzędzia i uciekali, zasłaniając uszy rękami, żeby nie słyszeć szaleńczych wołań. Całe miasto spowijał gruby, duszący dywan dymu. Pracowaliśmy w maskach przeciwgazowych, ale i tak byliśmy bliscy uduszenia się. Nasze głosy miały głuche i nierzeczywiste brzmienie. Udało nam się wybić nową dziurę. Desperacko staraliśmy się uspokoić nieszczęśników w zawalonej piwnicy. Można sobie wyobrazić atmosferę przerażenia, jaka panuje w trakcie nalotu, ale tylko ci, którzy faktycznie przeżyli bombardowania, wiedzą, co jest najgorszą rzeczą. Najbardziej przerażająca jest reakcja ludzkiego ducha ojcze nasz który jesteś w niebie podniósł się drżący głos łomy i łopaty łomocą odpuść nam nasze winy wrzaskliwy hałas rozbryzgi fosforu i ogień rozlewający się wokół nas kolejne rozrywające bębenki w uszach eksplozje jeszcze jeden nalot kolejny przypadkowy zrzut nie bomby zapalające Przycisnęliśmy ciała płasko do fundamentów tego, co kiedyś było domem dziecka, bo twoje jest królestwo. Na Boga nie! wykrzyknął porta. Ono należy do Adolfa, tej świni. Pomóż nam, Panie, w niebiosach, pomóż nam i naszym dzieciom, płakała modląca się w piwnicy kobieta. Dziecko szlochało. Mamusiu, mamusiu, co oni robią? Ja nie chcę umierać, nie chcę umierać! Boże, wydostań nas stąd! Kolejna kobieta krzyknęła histerycznie i biała, starannie wypielęgnowana dłoń przedostała się przez dziurę, wbijając się w beton i łamiąc zadbane paznokcie. Zabierz, pani, siurączkę, bo nigdy was stąd nie wydobędziemy ryknął Pluto ale długie szczupłe palce nadal desperacko walczyły o wyjście Porta musiał uderzyć w nie pasem ze sprzączką aż z palców poleciała krew dopiero po drugim uderzeniu palce straciły chwyt i osunęły się do otworu jak umierające robaki nowe wybuchy krzyki i przekleństwa drewno kamień i żwir spadają w dół wraz z roziskrzonym fosforowym deszczem wpadliśmy w potrzask policjant leży nieruchomo na plecach zwyciężony wyczerpaniem pluto przypadkowo dotknął czubkiem buta jego twarzy i powiedział ma dość angole dali większy popis niż ten stary drań był w stanie znieść do diabła z nim odparł niecierpliwie porucznik harder w niemczech pełno jest porządnych policjantów ilu biedaków wsadził do pudła ten drań zabraliśmy się znowu do pracy wtedy ziemią wstrząsnęła potężna eksplozja największa ze wszystkich które dane nam było przeżyć tej nocy a później kolejna i jeszcze jedna i następna zalegliśmy płasko na ziemi to nie był przypadkowy atak to był początek nowego nalotu fosfor rozpryskiwał się po asfalcie bomby z napalmem wyrzucały fontanny ognia na dwadzieścia metrów do góry ognisty fosfor spływał w dół ruin jak obłok gwizdał i wirował w tornadzie ognia i eksplozji największe bomby burzące dosłownie unosiły w powietrze całe domy porta leżał obok mnie za swojej maski dodawał mi odwagi mrugnięciami oczu wydawało mi się że moja maska jest pełna gotującej się wody uciskała w skronie obezwładniejące przerażenie chwyciło mnie za gardło za chwilę znajdziesz się w szoku przemknęło mi przez głowę przyjąłem pozycję półsiedzącą musiałem uciekać nieważne dokąd gdziekolwiek po prostu uciekać porta wyrósł nademną znienacka jak jastrząb, kopniak i znowu leżałem płasko. Uderzył mnie kilkakrotnie. Oczy błyszczały mu przez szkiełka maski. Krzyczałem. Chcę iść! Zostaw mnie! Nalot się skończył. Jak długo to trwało? Godzina, dzień. Nie dziesięć do piętnastu minut zabito setki osób ja czołgista doznałem szoku pourazowego. Przyjaciele posiniaczyli mi szczękę, miałem złamany ząb, podbite oko, każdy nerw krzyczał w dzikim buncie. Miasto zamieniło się w piec buzujący ogniem. Ludzie wybiegali z wrzaskiem z ruin, które płonęły na niebiesko jak palnik gazowy. Żywe pochodnie chwiały się na nogach, ze świstem przelatywały dookoła i padały, powstawały i biegały jeszcze szybciej i szybciej, kopały, krzyczały i wyły tak, jak tylko potrafią ludzie w spazmach bólów agonalnych. Głęboki krater po bombie wypełniali płonący ludzie, dzieci, kobiety, mężczyźni, wszyscy złączeni w przerażającym dans makabr, oświetlani nienaturalnym światłem. Niektórzy płonęli ogniem barwy białej, inni purpurowym płomieniem. Niektórych trawił bezduszny żar w kolorze żółto-niebieskim. Szczęśliwcy umierali szybko i miłosiernie, ale niektórzy wili się lub przewracali się do tyłu i skręcali się jak węże, zanim nie skurczyli się do rozmiarów małych, zwęglonych kukiełek. Inni wciąż jeszcze żyli. Stary, który zawsze był taki spokojny, po raz pierwszy od kiedy go poznałem, Załamał się, krzyczał cieniutkim, wysokim głosikiem: „Zastrzelcie ich na rany Chrystusa, zastrzelcie ich! Zasłonił sobie twarz ramionami, żeby nie patrzeć. Porucznik Harder wyciągnął pistolet z kabury, wręczył go staremu, również krzycząc histerycznie: „Sam ich zastrzel, ja nie potrafię! Porta i Pluto bez słowa sięgnęli po swoje pistolety. Uważnie celując, otworzyli ogień. Widzieliśmy, jak trafieni kulami ludzie upadają, lekko kopiąc, wykonują kilka ruchów palcami, by później w spokoju oddać się ofierze płomieniom. Brzmi to brutalnie, bo to było brutalne. Ale szybka śmierć od małokalibrowej kuli jest lepsza niż powolne spalanie na monstrualnym ruszcie. Żadna z tych osób nie miała szans na ocalenie. Powietrze wypełniły potworne krzyki dzieci uwięzionych w zdewastowanej piwnicy domu dziecka. Były to pełne przerażenia głosy rozdygotanych ze strachu maluchów, niewinnych ofiar haniebnej wojny i jej niewyobrażalnych potworności. Raz za razem Pluto, Miller i Stege wczołgiwali się w ciemność i wydobywali je. Kiedy w końcu piwnica się zawaliła, zdołaliśmy uratować jedną czwartą większość wkrótce zmarła podczas tej pracy pluto dostał się pomiędzy dwa granitowe bloki i tylko łód szczęścia uratował go przed zmiażdżeniem trzeba było uwalniać go przy pomocy łomów i kilofów gdy było już po wszystkim padliśmy z wyczerpania na gruzowisko Próbowaliśmy zdjąć maski, ale smród był tak obrzydliwy, że nie dało się bez nich oddychać. Był to słodkawy, przenikający wszystko zapach śmierci, zmieszany z kwaśnym, duszącym smrodem zmęglonego mięsa i z odorem parującej krwi. Języki przyschły nam do gorących podniebień, oczy piekły i paliły. Rozżarzone dachówki wirowały w powietrzu osmolone deski żeglowały przez ulice jak liście niesione jesiennymi wieczorami biegliśmy pochyleni pomiędzy ścianami ognia w jednym miejscu sterczał w ciemności Kierując się ku niebu Niewybuch wielkiej bomby Diabelski posłaniec śmierci Potężne jęzory szalejącej burzy ognia Wielokrotnie rzucały nas na ziemię Ogień i żar działały jak gigantyczny odkurzacz Brnęliśmy przez grzęza, wisko ciał Buty zapadały się w galaretowatym, krwawym mięsie Mężczyzna w brązowym mundurze zatoczył się w naszym kierunku Czerwień i czerń swastyki na. Jed opasce była dla nas kpiącym wyzwaniem. Chwyciliśmy mocniej narzędzia. Porucznik Harder krzyknął o chryple, Nie, zabraniam! Drżąca ręka starała się powstrzymać portę, lecz nie był to dostatecznie przekonywujący gest. Z przekleństwem na ustach porta zamachnął się kilofem i zanurzył go głęboko w piersi członka partii. Bauer zaś w tym samym czasie przepołowił uderzeniem szpadla czaszkę mężczyzny. Chryste! Tak właśnie należy postępować! krzyknął porta z dzikim śmiechem. Na ulicach ludzie nadal wili się w agonii. Szyny tramwajowe poskręcane w groteskowe, rozżarzone do czerwoności kształty wystawały z gotującego się asfaltu. Uwięzieni w płonących domach ludzie wyskakiwali przez okna i uderzali o ziemię z głuchym, wilgotnym odgłosem mokrego plaśnięcia. Niektórzy z pogruchotanym kręgosłupem i połamanymi nogami próbowali pełzać na rękach. Mężowie odpychali od siebie żony i dzieci, które desperacko starały się ich uczepić. Ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Jedyną ich myślą była ucieczka. Jedyną istotną sprawą Ratowanie własnego życia. Spotkaliśmy żołnierzy, którzy tak jak my przyjechali z koszar, aby nieść pomoc tam, gdzie to tylko było możliwe. Wielu z nich przybyło z oficerami, lecz dowództwo objęli sierżanci i kaprale, liczyło się doświadczenie i stalowe nerwy, a nie szarża. W jednym miejscu znaleźliśmy pięciuset ludzi ukrytych w betonowym schronie. Siedzieli jeden obok drugiego z wygodnie ułożonymi nogami lub leżeli z rękami pod głową. Wszyscy zginęli zaczadzeni tlenkiem bęgla. W innej piwnicy spoczywała grupka ludzi spalonych w jednolitą masę. Jęczące, szlochające okrzyki, wzywające pomocy. Mamusiu, mamusiu, gdzie jesteś? Mamusiu, boli mnie nóżka. Słyszeliśmy głosy kobiet nawołujące dzieci. Dzieci, które były miażdżone, palone, zmiatane przez burzę ogniową lub błąkały się bez celu po przesiąkniętych przerażeniem ulicach. Niektórzy odnajdywali się, ale Bóg jeden wie, ilu z nich zassał gorący ciąg gigantycznego odkurzacza, ilu zaś porwała w nieznane rzeka uchodźców wylewająca się z porażonego miasta. Śmierć, śmierć, wyłącznie śmierć. Rodzice, dzieci, wrogowie, przyjaciele, zgromadzeni w jednym długim szeregu, skurczeni i zwęgleni. Godzina za godziną, dzień po dniu, ładowanie łopatami, zbieranie resztek, wydobywanie i przenoszenie ciała za ciałem była to praca oddziałów zajmujących się pochówkiem zabitych. Zonderkomando. Na okrzyk alarm przeciwlotniczy dzieci skierowały swoje ostatnie kroki do piwnicy. Siedziały tam, sparaliżowane strachem, dopóki nie dosięgła ich piekielna rzeka fosforu, która wyssała życie z ich małych, poskręcanych ciałek, z początku szybko, później coraz wolniej, aż w końcu zaległa nad nimi litościwa cisza. Była wojna. Ci, którzy zapomnieli opłakać zmarłych, mogli to zrobić teraz, stając ramię w ramię z oddziałem upiorów, czołgistami i obserwującymi ich pracę gapiami. 2. Furiozo. Ludzie z karnych jednostek zawsze dostają najgorszą robotę, zarówno na tyłach, jak i na froncie właśnie powróciliśmy z frontu wschodniego, żeby zapoznać się z nowymi typami czołgów i otrzymać uzupełnienia byliśmy pułkiem karnym wszyscy z nas przybyli doń z obozów koncentracyjnych więzień ośrodków resocjalizacyjnych lub z innych podobnych instytucji, które jak grzyby po deszczu mnożyły się w tysiącletniej rzeszy. Jednakże w naszym plutonie tylko pluto i Bauer byli karani za przestępstwa kryminalne pluto olbrzymi doker z hamburga noszący w cywilu imię i nazwisko gustav Aiken, wylądował w ciupie z powodu kradzieży ładunku mąki bauera skazano na sześć lat ciężkich robót za to że sprzedał na czarnym rynku świnie i kilka jajek najstarszy wiekiem wśród nas był stary nasz sierżant żonaty dwójka dzieci przed wojną był cieślą Dostał półtora roku obozu koncentracyjnego za przekonania polityczne, następnie z etykietą PN, politycznie niepewny, wylądował w dwudziestym siódmym karnym pułku pancernym. Kapral Józef Porta, wysoki, chudy i niewiarygodnie szpetny, nie pozwalał nam zapomnieć, że jest komunistą. Czerwony sztandar zatknięty na wieży Kościoła Świętego Michała w Berlinie zapewnił mu wycieczkę do obozu koncentracyjnego, a następnie dalszą podróż do naszego pułku karnego. Był rodowitym Berlińczykiem o fantastycznym poczuciu humoru i niewiarygodnej arogancji. Hugo Stege, jedyny człowiek między nami z wyższym wykształceniem, uczestniczył w studenckich demonstracjach, Spędził trzy lata w Oranienburgu i Torgał, zanim dostał przydział do 27. Karnego Pułku Pancernego. Miller nie chciał się wyrzec z przekonań religijnych. Zapłacił za to czterema latami w Grossrosen Karę śmierci zamieniono mu na służbę w naszym Pułku Karnym. Jeśli o mnie chodzi, to byłem niemieckim Ausländerem o mieszanym duńskim i austriackim pochodzeniu. Na początku wojny aresztowano mnie za dezercję, mój pobyt w Legri i Fagen był krótki, ale burzliwy. Później oznaczono mnie jako PN i skierowano do pułku karnego. Po nalocie podzielono nas na ekipy ratunkowe oraz na oddziały zajmujące się pochówkiem. Przez pięć kolejnych dni wydobywaliśmy z piwnic i kraterów ciała ofiar bomb, a następnie składaliśmy je w masowych grobach. Prawie zawsze próby identyfikacji ciał skazane były na porażkę. Ogień dopełnił swego dzieła i większość dowodów tożsamości przestała istnieć. Jeśli nie zniszczyły ich płomienie, to były grabione przez rabusiów, którzy, jak drapieżne ryby, zapełniali każdą dziurę. Kiedy chwytaliśmy te ludzkie rekiny, rozstrzeliwaliśmy je na miejscu, zadziwiające, że wywodzili się ze wszystkich warstw społecznych. Pewnego późnego popołudnia schwytaliśmy dwie kobiety. Pierwszy dostrzegł je stary. Schowaliśmy się, żeby zobaczyć, co zrobią. Skradały się wzdłuż powalonych ścian, pochylając nad ciałami, których smród musiał wywracać żołądki na drugą stronę jak padlinożercy realizowały ustalony scenariusz, przetrząsając kieszenie i torebki ofiar w poszukiwaniu kosztowności. Kiedy je pojmaliśmy, znaleźliśmy przy nich ze trzydzieści zegarków, Pięćdziesiąt obrączek oraz innej biżuterii twierdziły uparcie, że pokaźny plik banknotów należy do nich. Miały przy sobie nóż służący do obcinania palców zabitych, żeby sprawniej zdejmować obrączki i pierścionki. Po krótkiej chwili histerycznych lamentów przyznały się do rabunku. Lufami karabinów popchnęliśmy je w stronę osmolonej dymem ściany i rozkazaliśmy odwrócić się. Miller milcząc strzelił im w karki. Kiedy opróżnił magazynek, Bauer trącił je nogą, by sprawdzić, czy są martwe. — Chryste, co za krowy! — powiedział Porta. — Założę się, że należały do partii. Oni nigdy nie pozwalają, żeby cokolwiek się zmarnowało. Nie zdziwiłbym się, gdyby rozkazali obcinać włosy trupom, przynajmniej tym, którym jeszcze jakieś zostały. Porta i Pluto stali w otwartym grobie. Przenosiliśmy tam ciała z wózków. Ręce i nogi zwisały po bokach, głowa dyndała nad tylnym kołem, usta ofiar były szeroko otwarte, a zęby wystawały jak uwarczącego drapieżnika. Stary i porucznik Harder oznaczali żółtymi i czerwonymi kartkami tych, których można było zidentyfikować, innych traktowali tak, jak rachujący worki magazynier, sporządzali kolejne listy. Tyle worków. Tyle kobiet, tylu mężczyzn. Dostaliśmy wódkę, żeby wytrzymać w smrodzie rozkładających się ciał. Co kilka minut wlewaliśmy w siebie głęboki łyk z wielkiej butelki stojącej na jednym z nagrobków. Nie trzeźwieliśmy ani na chwilę. Na trzeźwo nie bylibyśmy w stanie tego robić. Jakiś pruski pedant rozkazał, żeby ciała znalezione w tej samej piwnicy grzebać razem. Dlatego czasami wynosiliśmy taczkę wypełnioną galaretowatą kaszką, to było wszystko, co zostawało z grupy ludzi. Zgarnialiśmy ich na łopaty i wsypywaliśmy do taczki. Na wierzchu umieszczano kartkę podającą liczbę osób mieszczących się w taczce. Pięćdziesięciu ludzi trafionych bombą fosforową po spaleniu z trudem zapełniało przeciętnych rozmiarów wannę łazienkową. Olbrzymi Rosjanin, jeniec wojenny, który pracował razem z nami, nieustannie szlochał, liczba zabitych dzieci przepełniała go niewysłowioną boleścią. Układając delikatnie ciałka w grobach, modlił się, „Nieszczęsny prastaludina, malienki, prastaludina kiedy próbowaliśmy złożyć kilka ciał osób dorosłych razem z dziećmi rozzłościł się więc potem postępowaliśmy już zgodnie z jego życzeniami chociaż wlewał w siebie niewiarygodne ilości wódki wydawał się być całkowicie trzeźwy wyrównywał delikatnie kończyny a jeśli zostały im jakieś włosy to zaczesywał je starannie od wczesnego ranka do późnej nocy wypełniał swoje makabryczne zadanie. Nie zazdrościliśmy mu. Stary powiedział, że ten człowiek oszalał, czego dowodem jest fakt, że może pić bez końca i nadal być trzeźwy. Obecność porty była dla nas błogosławieństwem. Jego żarty pomagały nam zapomnieć o naszym upadku. Kiedyś Pluto pociągnął zbyt mocno za rękę nieboszczyka i grube ramię zostało mu w dłoni. Porta zaniósł się pijackim śmiechem i krzyknął do pluta, który stał jak kołek, trzymając w dłoni osobliwe trofeum. Co za uścisk, dobrze, że ten dżentelmen nigdy nie dowie się, jak mocno podałeś mu łapę, pociągnął łyk z butelki i kontynuował. Przyczep mu teraz tę rękę z powrotem, żeby mógł przywitać się z innymi w niebie czy w piekle, dokądkolwiek go poniesie. Za każdym razem, gdy złożyliśmy rząd ciał, sypaliśmy na nich cienką warstwę ziemi, a następnie układaliśmy na niej kolejną warstwę zwłok. Ponieważ w grobach było bardzo mało miejsca, musieliśmy upychać ciała udeptywaniem. Wydobywający się z nich gaz śmierdział potwornie, zaś balansujący ostrożnie na krawędzi grobu porta krzyczał Oni śmierdzą gorzej niż pluto po zjedzeniu fasoli, a przecież wiadomo, że gorzej już nie można. Kiedy grób był już pełny, Umieszczaliśmy na wbitym słupku kartkę z informacją dla tych, którzy później postawią tu krzyże i tablice. 450 nieznanych osób, 700 niezidentyfikowanych, 280 nieznanych zawsze trzeba było podawać ilość wszędzie musi być porządek pruska biurokracja zwracała na to szczególną uwagę. Dni mijały. A ciała zaczynały wyślizgiwać się nam z rąk. Szczury i psy powyrywały z nich wielkie kawały ludzkiego mięsa. Nieustannie wymiotowaliśmy, ale trzeba było wykonywać rozkazy. Nawet porta w końcu zamilkł. Warczeliśmy i kleliśmy na siebie, co pewien czas dochodziło do bijatyk. Pewnego razu, kiedy Porta miał pochować półnagą kobietę, która leżała z groteskowo podciągniętymi nogami, próbował je wyprostować, co sprowokowało pluta do komentarzy. To przyniosło burzę, która od dawna zbierała się nad naszymi głowami. Czemu do cholery marnujesz czas? To nie ma żadnego znaczenia nie znałeś jej przecież. Porta, którego mundur, tak jak i każdego z nas, pokryty był zielonkawym szlamem, posłał wielkiemu dokerowi pijacki grymas. — Robię to, co mi się podoba i nie potrzebuję do tego twojego zezwolenia — czknął głośno i podniósł butelkę sznapsa. — Zdrowie, szefa grabarzy! — przystawił butelkę do ust i przechyliwszy głowę, wlał do gardła potężny haust, kiedy skończył beknął potężnie i długim łukiem splunął na świeżo opróżniony wóz. Przestań, porta, krzyknął porucznik Harder, był wściekły, dłonie zacisnęły mu się w pięści. Oczywiście, panie poruczniku, oczywiście. Gdyby jednak zechciał pan spojrzeć na tę dziewczynę, to. zgodziłby się pan, że nie można jej pogrzebać w takim stanie. Skąd już z tym? Z czym? Spytał porta, spoglądając wrogo na hardera. Sprostowaniem nóg? Porta. Rozkazuję ci zamknąć się. Nic z tego do cholery. Nie rusza mnie to, że ma pan te bzdurne znaczki na epoletach i proszę nie mówić na mnie, porta. Dla pana to ja jestem. Kapral porta. Jednym skokiem Harder znalazł się pomiędzy ciałami, obok porty i uderzył go w twarz. Pluto i Bauer, którzy stali najbliżej, rzucili się, żeby ich rozdzielić. Odciągnęliśmy ich i obu powaliliśmy na plecy. Wstali później, wciąż naładowani wściekłością i pod naszym czujnym spojrzeniem pociągnęli z butli po wielkim hałście. Porta szybko odwrócił się i poszedł do grobu, ale Harder podążył za nim i kładąc mu jedną dłoń na ramieniu, drugą podał na zgodę. Przepraszam, porta, powiedział. Nerwy, rozumiesz, wiem, że nie miałeś nic złego na myśli, zapomnij, proszę. Wstręt na twarz porty rozpogodziła się w szerokim uśmiechu, a jego jedyny ząb zaświecił się z życzliwością w stronę Hardera. Nie ma sprawy, poruczniku. Kapral Porta z Bożej Łaski nie ma do pana żalu. Boksować się z panem jest dla mnie zaszczytem. Znam jeszcze tylko jednego oficera, który byłby zdolny przyjąć walkę. Nasz frontowy dowódca, pułkownik Hinka. Nawiasem mówiąc, uważałbym na tego wielkoluda. Pluta. Jednego z nas zabije, jeśli będzie musiał kiedyś znowu przerwać kolejną naszą walkę. Macios, jak ogier kopnięcie. Byliśmy coraz bardziej pijani. Co chwila któryś z nas przewracał się na stos ciał leżących w grobie i wygłaszał rozweselające przeprosiny. Nagle ze środka grobu, który był wykopany na pięknym kościelnym cmentarzu pośród wierzb i topoli, Porta wykrzyknął ha, 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 mam tutaj dziwkę, jej dokumenty, wszystko i założę się, że ją znam. Rycząc ze śmiechu rzucił pożółkłe papiery staremu. To Gertruda, Chryste, to Gertruda z Wilhelmstrasse, wyciągnęła kopyta, ledwie osiem dni temu byłem z nią w łóżku. I już po niej. Porta schylił się i przyjrzał martwej prostytutce okiem chirurga. Z pewnością biegłego orzekł bomba lotnicza. Rozerwało jej płuca, reszta nietknięta. Świetna sztuka za dwadzieścia marek. Po chwili znieśliśmy na dół do porty i pluta zwłoki elegancko ubranego dżentelmena. Będziesz mieć ekskluzywne towarzystwo, Gertrudo, powiedział porta. A nie takiego frontowego szczura jak ja. Patrzcie, chłopaki, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Jeśli powiedziałbym jej osiem dni temu, że zostanie pochowana z dżentelmenem w skórzanych trzewikach i białych getrach, to wyrzuciłaby mnie za drzwi. Porucznik Harder rzucił okiem na długi rząd oczekujących wozów z ciałami zabitych i znużony powiedział. Chryste, to się nigdy nie skończy. W dodatku nie jesteśmy tu jedynym takim oddziałem. Wygląda to tak, jakby z każdym pochowanym ciałem przybywały kolejne dwa, powiedział starszy sierżant sztabowy z piątej kompanii. Niektórzy z moich ludzi załamali się. Musieliśmy prosić o uzupełnienia. To jeszcze dzieciaki, rzucił Harder i wrócił do sporządzania listy. Jakiś czas później usiedliśmy na nagrobkach. Porta zaczął raczyć nas swoimi opowieściami, lecz kiedy zaczął mówić o swoim ulubionym daniu, tłuczonych ziemniakach i wieprzowinie z kością, musieliśmy go powstrzymać. Nawet na wpół pijani nie byliśmy w stanie myśleć o jedzeniu bez odruchów wymiotnych. Przez wiele dni grzebaliśmy ludzi. W pijanym widzie wymyślaliśmy najobrzydliwsze żarty na temat naszej roboty. Ratowało nas to przed szaleństwem choć były to tylko ciała bez nazwisk, to każde z nich było jeszcze niedawno człowiekiem, który przeżył swoje życie i znalazł śmierć. Matki i ojcowie troszczyli się o dzieci, mieli swoje zmartwienia, Pili piwo z wielkich kufli albo wino z wąskich kieliszków tańczyli bawili się pracowali w fabrykach i biurach spacerowali w słońcu i w deszczu radowali się cichymi wieczorami kiedy mogli porozmawiać z przyjaciółmi o końcu wojny i oczekujących ich lepszych czasach ale zanim nadeszły lepsze dni ich życie znalazło swój kres Śmierć nadeszła w brutalny, szatański, gwałtowny sposób. Umieranie mogło trwać ułamek sekundy, lecz równie dobrze wlokło się przez długie minuty, a nawet godziny. W końcu zostali pogrzebani przez podpitych wojaków z karnego batalionu rzucających przy pochówku obrzydliwymi dowcipami, które stanowiły ich jedyne epitafium. Ostatnim zadaniem było zejście do piwnicy, skąd nie udało się usunąć ciał. Oddział upiorów ubranych w czarne mundury czołgistów, z roześmianymi czaszkami na kołnierzach, używał miotaczy ognia do zniszczenia śluzowatych szczątek tego, co kiedyś stanowiło ludzkie istoty. Ocaleni na nasz widok uciekali w popłochu. Czerwony, zsyczący język miotacza ognia zamieniał wszystko w popiół powietrze wibrowało, kiedy detonowaliśmy ładunki, resztki domów waliły się w grubych tumanach kurzu OKW, naczelne dowództwo sił zbrojnych, w typowy dlań sposób informowało w swoim biuletynie o piekle, przez jakie przeszliśmy. Kilka miast w północno-zachodnich Niemczech padło ofiarą terrorystycznych ataków ze strony nieprzyjacielskiego lotnictwa. Między innymi ciężkie naloty doświadczyły Kolonie i Hanower. Wiele nieprzyjacielskich bombowców zostało zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą i myśliwce. Kroki odwetowe zostaną podjęte niezwłocznie. Żołnierz dostaje do ręki broń, aby z niej strzelać. Tak nakazuje regulamin, a żołnierz musi według niego postępować. Podpułkownik Weisshagen uwielbiał regulamin. Nieustannie przypominał każdemu: uczysz się tylko dzięki regulaminowi oraz dzięki przykładom. Dowiedział się, że nie jest przyjemnie mieć czapkę odstrzeloną zgodnie z regulaminem. 3 Nocny wystrzał. Od tygodnia szkoliliśmy się na nowych czołgach. Zamieniliśmy koszary na niesławne baraki Zenelager w okolicach Paderborn, najbardziej znienawidzonego poligonu w Niemczech. Stacjonujący tam żołnierze powiadali, że Bóg stworzył zenelager, kiedy był w podłym nastroju. Wydmy, moczary, gęste zarośla i nieprzebyte, cierniste krzewy stanowiły normalne w tym rejonie pułapki. Było to miejsce bardziej pustynne i bardziej deprymujące niż pustynia gobi, przeklinały je tysiące szkolących się tu żołnierzy, tak za panowania Kaisera, jak i w latach pierwszej wojny światowej. Ochotnicy stutysięcznej rajzwery, którzy zamiast bezrobocia wybrali zawód żołnierza, w obliczu codziennego piekła Zenelager zaczynali tęsknić za szarą beznadziejnością losu bezrobotnego. Nam, żołnierzom, Niewolnikom III Rzeszy było ciężej niż innym, a legendarny podoficer Himmelsztos z czasów Kaisera był niczym w porównaniu z rutynowym sadyzmem naszych podoficerów. Na tych terenach przeprowadzono wiele egzekucji osób skazanych na śmierć przez sąd wojskowy nad Reni Stary stwierdził kiedyś, że dla tych, którzy zostali tu przywiezieni na egzekucję, śmierć stawała się błogosławionym uwolnieniem od rozdzierającej duszę okolicy, jaką był Zenelager. Pierwszej nocy razem z Plutem pełniliśmy służbę wartowniczą musieliśmy stać z karabinami i w hełmach i patrzeć z zawiścią na to jak nasi rozradowani przyjaciele wyruszają do miasta żeby przy pomocy piwa i sznapsa zmywać z siebie woń poligonu porta zatańczył przed nami odrzucając ze śmiechu głowę do tyłu Mogliśmy policzyć trzy ostatnie zęby, jakie mu jeszcze pozostały w wielkiej gębie. Armia co prawda sprezentowała mu sztuczną szczękę, ale on nosił ją w kieszeni, owiniętą w kawałek brudnej szmaty używanej do czyszczenia broni. Kiedy zasiadał do jedzenia, z powagą rozpakowywał zawiniątko i umieszczał obie części szczęki przy talerzu, a kiedy już zjadł swoją porcję i ewentualnie wyżebrane resztki, skrupulatnie polerował szczękę szmatką i ponownie wkładał ją do kieszeni. Uśmiechnął się do nas szeroko i powiedział: Trzymajcie wrota szeroko otwarte na przyjście pana, zamierzam bowiem zalać się tak jak nigdy dotąd. Niech szlak trafi tego durnego rudzielca warknął Pluto wychodzi żeby się zabawić a nas tutaj uziemili weszliśmy do kantyny i posililiśmy się zupą z pokrzyw odwiecznym aintopfem który zawsze przyprawiał nas o lekkie mdłości było tam również kilku rekrutów udających starych żołnierzy z tej tylko racji że założyli mundury ich pewność siebie szybko zniknie kiedy zostaną skierowani na front i wylądują w jednostkach bojowych na wschodzie Starszy sierżant sztabowy Paust z kilkoma podoficerami również przebywał w kantynie. Popijał piwo w swój szczególny, pochrząkujący sposób, zdradzający opoja. Kiedy zobaczył, jak spożywamy nieśmiertelny eintopf, zaśmiał się rubasznie i krzyknął w koszarowym slangu — Hej, wy tam, wy dwie świnie, podoba się wam służba wartownicza? — Tatuś dopilnuje wszystkiego, domyślam się, że potrzeba wam trochę odpoczynku — Jutro podziękujecie mi za to, że nie będziecie mieć kaca tak jak inni. Kiedy się nie odezwaliśmy, uniósł się nieco, wyciągnął ku nam wielką pięść i zacisnął masywną pruską szczękę. Odpowiadać, nie wiecie, że macie odpowiadać starszym stopniem? Nie jesteśmy na froncie, tu jeszcze panuje porządek i dyscyplina. Zapamiętajcie to sobie. Świnie. Z niechęcią wstaliśmy i odpowiedzieliśmy. Tak jest, panie Feldwebel, lubimy stać na warcie. Spaśliście się co? Świnie. Wkrótce się przekonamy, jak wam idzie, albo w łódce wartowniczej, albo na placu apelowym. Machnął gwałtownie ręką i krzyknął Odmaszerować. Kiedy wróciliśmy na miejsca, szepnąłem do pluta. Ten skurwysyn syn byłby niczym bez swoich pagonów. Chwilę później powstaliśmy, ale gdy tylko doszliśmy do drzwi, Paust ryknął. Hej, Lalusie! Nie nauczono was, że salutuje się, kiedy wchodzicie do pomieszczenia lub je opuszczacie w szarze. Ze mną nie pójdzie wam tak łatwo. Wygocząc ze złości, podeszliśmy do jego stolika, stuknęliśmy obcasami i Pluto obraźliwie donośnym głosem ryknął. Obergefreiter Gustav Eichen i fanen Junkengefreiter Hassel uprzejmie proszą pana Feldwebla o pozwolenie opuszczenia pomieszczenia i udania się do wartowni przy bramie numer cztery w celu dalszego pełnienia służby wartowniczej. Paust łaskawie skinął głową, podnosząc równocześnie olbrzymi kufel piwa do swej szerokiej, spoconej twarzy. Odmaszerować! Stukając donośnie obcasami, wykonaliśmy regulaminowe w tył zwrot i głośno wyszliśmy z zadymionej i śmierdzącej kantyny. Po wyjściu Pluto zaczął straszliwie przeklinać. Na koniec podniósł nogę i wypuścił w stronę drzwi do kantyny niewiarygodnego bąka. Proszę Boga o to, abyśmy znowu znaleźli się na froncie. Jeśli zostaniemy tu jeszcze trochę, to oderwę Paustowi łeb i wsadzę mu go do dupy. Siedząc na wartowni graliśmy w oczko, ale szybko nam się to znudziło i sięgnęliśmy po pornograficzne pisemka przyniesione przez portę. Jaka talia! uśmiechnął się szeroko Pluto, wskazując na dziewczynę w mojej gazetce. Gdybym dorwał taką cizię, dałbym jej do wiwatu. Chryste, uwielbiam silne uda, które można objąć rękami. Co myślisz o takim krówsku leżącym na stole, ubranym tylko w chalkę? Dziękuję odpowiedziałem, wolę chudę. Zobacz, tu jest takie maleństwo. Gdybym co pół roku miał taką sztukę, to wytrzymałbym nawet wojnę trzydziestoletnią. Podszedł dowódca straży, sierżant Reinhardt i pochylił się nad nami. Ślinił się. Co wy tam wiecie? Skąd macie takie czasopisma? A jak pan myśli? Odparł bezczelnie Pluto. W każdą środę rozdaje je imka proszę zapytać dziewczynę w recepcji przechowuję je pod egzemplarzami biblii nie bądźcie tacy sprytni kapralu bo będziecie musieli przez resztę życia obierać ziemniaki odparł rozzłoszczony reinhardt a pluto wybuchnął śmiechem reinhardt natychmiast zapomniał o gniewie Zaś oczy zrobiły mu się okrągłe z wrażenia, kiedy zaczął oglądać zdjęcia najfantastyczniejszych i nienaturalnych pozycji erotycznych. Takie widoki przykułyby uwagę nawet kasanowy Jezu westchnął reinhardt. Jak tylko skończę służbę, lecę wyrwać jakąś sztukę, to naprawdę nakręca! — Bzdury, to jeszcze nic — powiedział Pluto z wyższością. — Popatrz tutaj — wskazał na zdjęcie przedstawiające zupełnie nieprawdopodobną pozycję. — Takie rzeczy robiłem, jak miałem czternaście lat. — Reinhardowi ze zdziwienia opadła szczęka i z podziwem wpatrywał się w wielkiego Hamburczyka. — Kiedy miałeś czternaście lat? — Nie wierzę. — Kiedy pierwszy raz dymałeś? — Niech miałem osiem i pół roku. Ta dziwka była mężatką, a jej mąż sprzedawał w tym czasie owoce na targu. Przyniosłem jej jajka ze sklepu na Bremerstrasse. Przestań mnie podniecać zajęczał Reinhardt. Możesz mi nagrać jakąś mężatkę? Pewnie znasz ich mnóstwo. Pewnie, że mogę. Ale będzie cię to kosztowało butelkę rumu albo koniaku, płatne z góry. A po wszystkim postawisz jeszcze jedną butelkę, tylko francuskiego, żadnego niemieckiego świństwa. Załatwione! powiedział z entuzjazmem Reinhardt, ale niech Bóg macie w swojej owiece, jeśli oszukasz. Jak mi nie wierzysz, to spadaj i sam sobie coś przygruchaj! odpowiedział Pluto i wrócił do przeglądania pisemka. Najmniejszym gestem nie zdradził się, jak bardzo mu zależy na nieoczekiwanej wypitce. Wiedział, że Reinhardt jest w stanie spełnić jego żądanie. Sierżant chodził podekscytowany po wartowni. Kopnął w kąt oporządzenie jakiegoś rekruta, a potem zrugał biedaka za niewłaściwe pełnienie służby. Następnie zbliżył się i objął nas za ramiona w przyjacielskim geście. Przepraszam, przyjaciele. Nic takiego nie przyszłoby mi na myśl. Jestem tylko z natury trochę podejrzliwy. Ta cała zbieranina tutaj to zwykła banda złodziei, wy to co innego. Wiecie, co to uczciwość. Nie rozumiem zatem, dlaczego tu jeszcze siedzisz, skoro tak tego nienawidzisz, powiedział Pluto, wycierając nos w staroświeckim, soczystym stylu wstrząsnąwszy przy tym trochę wydzieliny na krzesło Reinharda który udał że tego nie zauważył Pojedź z nami kiedy ruszymy do akcji To możliwe wkrótce w tym miasteczku nie będzie można wytrzymać a wy będziecie zdobywać medale ale co z tą dziwką załatwisz ją dla mnie Nie ma sprawy ale najpierw zaliczka odparł Pluto i wyciągnął otwartą dłoń Gest ten wywołał na twarzy Reinharda nerwowy tik. Przysięgam, że będziesz mieć ten swój koniak, kiedy tylko wybiorę się do miasta. Znam faceta, który ma dla mnie to i owo. A możesz załatwić towar na jutro wieczór? Będziesz mieć panienkę i to na jutro wieczór, odparł beznamiętnym tonem Pluto. Rekruci, z których większość nie miała nawet osiemnastu lat, nieśmiało spoglądali w naszą stronę dla nas to była codzienna gadka. Sugestia, że jest niemoralna, byłaby niezrozumiała. Interes, jaki przed chwilą ubili Pluto i Reinhardt, był dla nas równie naturalny, jak przeprowadzane w Zenelager egzekucje. W wielkiej fabryce, nazywanej armią, przyswajaliśmy sobie po prostu nowy system wartości. W końcu ciemność ogarnęła wielkie budynki, koszar i rozrzucone wokół zabudowania. Tu i ówdzie za zaciemnionymi oknami odpoczywał żołnierz wstrząsany bezgłośnym łukaniem. Tęsknota za domem, strach i wiele innych czynników doprowadzały do załamań i pomimo posiadania broni oraz noszenia munduru wywoływały reakcje właściwe dzieciom. Wyszliśmy z plutem na zewnątrz, spełnić dalej służbę wartowniczą. Musieliśmy krążyć wzdłuż wysokiego muru otaczającego teren koszar i sprawdzać, czy wykonano wszystkie rozkazy, czy drzwi zamknięto o dziesiątej, czy prawidłowo ułożono skrzynki z amunicją za placem apelowym, jeśli Spotkalibyśmy kogokolwiek, mieliśmy obowiązek go zatrzymać i wylegitymować. Szczególną pasją oficerów w koszarach było sprawdzanie stopnia czujności wartowników. Nasz dowódca, pułkownik von Feishagen, żywił szczególne zamiłowanie do tego rodzaju sportu. Był bardzo niski i nosił zbyt wielki monokl przyklejony na stałe do oblicza. Jego mundur był przykładem wyszukanej elegancji pruskich oficerów. Kawaleryjska, bardzo krótka, zielona kurtka, której krój był mieszanką stylów węgierskiego i niemieckiego. Jasnoszare, prawie połowe bryczesy, podszyte byczą skórą na siedzeniu. Czarne, bardzo długie oficerki ze skóry wysokiej jakości. Wielką tajemnicą było dla nas, w jaki sposób udawało mu się w tych butach zginać kolana. Bryczesy i buty były przyczyną tego, że żołnierze przezywali go skórzaną dupą. Nosił kaszkiet z wysoko podniesionym przodem na sposób szczególnie popularny wśród bązów partii nazistowskiej. Jego masę podkreślał nazistowski orzeł, wieniec oraz pasek pod brodę wykonany z bardzo grubo plecionego srebrnego sznurka. Nosił oczywiście płaszcz z czarnej skóry z szerokimi klapami. Na szyi dyndał mu krzyż pur la merite. Była to pamiątka z czasów I wojny światowej, którą przesłużył w kawalerii cesarza Wilhelma. Na ramionach nadal nosił kawaleryjskie odznaki, co było wbrew przepisom mundurowym armii nazistowskiej. Żołnierze robili zakłady o to, czy postać ta w ogóle posiada usta. Były one bowiem. Ledwie cieniutką kreską, trudno dostrzegalną blizną, która dosłownie znikała w twardo ociosanej twarzy. W brutalnym obliczu szczególnie wyróżniały się lodowato zimne, niebieskie oczy. Kiedy stałeś przed tym malutkim dowódcą, przeszywał cię dreszcz, zwłaszcza gdy zwracał się on do ciebie aksamitnym głosem, podczas gdy jego zimne, pozbawione uczuć oczy wysysały twój żołądek. Patrzyły wzrokiem kobry. Nikt nie pamiętał, żeby w towarzystwie von Weishagena pojawiła się kiedykolwiek jakaś kobieta. Nic dziwnego. Każda kobieta pod jego spojrzeniem zamieniłaby się w słup soli. Kiedy pod koniec wojny wyrzucono go z armii, bez wątpienia dostał posadę naczelnika więzienia o zaostrzonym rygorze. Odnosiło się wrażenie, że nie urodził się jeszcze człowiek, który nie ugiąłby się przed siłą jego woli. Inną szczególną cechą wyróżniającą tego oficera było to, że zawsze nosił odpiętą kaburę, by móc łatwiej sięgnąć po lśniący, złowrogo, czarno-niebieski małzer kalibru 765. Jeden z jego ordynansów, a miał ich dwóch, mówił, że nosił również waltera kaliber 765 z sześcioma kulami dum-dum w magazynku. Jego palcad skrywał cieniutki długi sztylet. W okamgnieniu mógł go wyciągnąć z pięknie plecionej skórzanej pochwy. Wiedział, że ludzie boją się go i nienawidzą, i dlatego zabezpieczał się przed nieszczęśnikami, których prześladował, a którzy mogliby w akcie desperacji poszukać zemsty. Nigdy oczywiście nie był na froncie. Miał zbyt dobre układy na wysokich szczeblach, jego rudy kundel baron sam w sobie był warto powieści. Pies został wciągnięty na stan osobowy armii i nawet kilkakrotnie ukarany chłostą przed frontem batalionu. Adiutant zgodnie z regulaminem odczytywał rodzaj przewinienia i wyznaczoną karę w rozkazie dnia. Baronowi jakoś nigdy nie udało się awansować na kaprala chwilowo był w stopniu starszego szeregowego i odbywał w celi kary za zanieczyszczenie ekskrementami dywanu pod biurkiem swojego pana. Sierżanci Starzy wyjadacze oblewali się zimnym potem, kiedy von Weishagen łagodnym głosem szeptał do słuchawki telefonu uwagi o zauważonych nieprawidłowościach. Jeżeli ktoś zgubiłby lub rzucił papierek przed kwaterą kompanii, to komendant wiedziałby o tym już po pięciu minutach, był tak dobrze o wszystkim poinformowany, że czasami wierzyliśmy, że jego straszne oczy widzą poprzez ściany. Zawsze bezbłędnie cytował odpowiednie ustępy regulaminów, jakimi nafaszerowana była armia Trzeciej Rzeszy. Litość oraz łagodność były dla niego niewątpliwymi dowodami słabości i oznaczały początek destrukcji świata. Uwielbiał wydawać wszystkim podwładnym, bez względu na stopień, szokujące rozkazy. Urzędował za wielkim machoniowym biurkiem, ozdobionym miniaturą masztu flagowego, przylutowanego do podstawki zrobionej z granitu. Wpatrywał się wyprążonego przed nim w postawie na baczność żołnierza i nagle wrzeszczał Skacz przez okno. Niech Bóg się ulituje nad tym, który zawahałby się natychmiast podbiec do okna, otworzyć je i wdrapać się na parapet. Biurko pułkownika znajdowało się na trzecim piętrze. W ostatniej chwili niski głos niewysokiego oficera oznajmiał — dobrze, dobrze, złaś już z tego okna. Bywało, że wkradał się do izby żołnierskiej cicho jak kot, buty miał podgumowane, otwierał drzwi i łagodnym głosem, który jednak smagał niczym bicz, rozkazywał — stawać na rękach. Nazwisko tego, który nie potrafił na nich stanąć, było odnotowywane w szarym notesie który von Weishagen stale nosił w lewej kieszeni na piersi. Korzystając z pleców winowajcy, zapisywał w nim jego nazwisko starannym pismem. Nieszczęśnik musiał liczyć się z tym, że nazajutrz dostanie tydzień dodatkowej musztry. Gawędziliśmy sobie z Plutem bez trosko, spacerując dookoła koszar. Plut otrzymał w zębach papierosa był wystarczająco krótki, aby w razie potrzeby schować go całkowicie w ustach. Pluto bardzo biegle opanował tę sztuczkę, która bywała przydatna w nagłych wypadkach. Kopnął w zamek skrzynki z amunicją, ku jego zadowoleniu otworzyła się. Jeśli zameldowalibyśmy o tym następnego dnia, to czwarta kompania mogłaby mieć poważne kłopoty. Za placem apelowym Pluto wypluł mikroskopijny niedopałek wylądował na suchej trawie przystanęliśmy na chwilę czekając aż ta zapali się i oświetli nasz monotonny patrol szliśmy dalej powoli odmierzając kroki bagnety złowrogo błyszczały nie odeszliśmy zbyt daleko kiedy nagle ktoś pojawił się przed nami od razu wiedzieliśmy, że może to być tylko pułkownik von Weisshagen. W swoim skórzanym płaszczu i kaszkiecie wyglądał jak czarna pantera. Pluto głośno ryknął hasło Gneisenau, które natychmiast odbiło się echem po całej okolicy. Nastąpiła chwila ciszy, po czym Pluto ryknął ponownie. Obergefreiter Eichen i Juncker, Gefreiter Hassel, pełniący służbę wartowniczą, meldują się podczas patrolu na terenie koszar. Zgodnie z regulaminem, poprosimy pana pułkownika o wylegitymowanie się. Cisza. Zaszeleścił skórzany płaszcz. Rączka w rękawiczce wsunęła się pomiędzy górne guziki, po czym szybkim ruchem cofnęła się. W następnej chwili mogliśmy już wpatrywać się w lufę pistoletu. Znajomy, dobrotliwy głos zaświstał. A co będzie, jeśli strzelę? W tej samej chwili Pluto strzelił z karabinu. Kula świsnęła pułkownikowi koło głowy, strącając czapkę. Zanim zdążył otrząsnąć się z szoku, przystawiłem mu do piersi bagnet, następnie Pluto przyłożył mu do szyi swój, nie dający już żadnych szans na stawienie oporu. Rozbroiliśmy go. Pan pułkownik jest proszony o podniesienie rąk do góry, inaczej będziemy strzelać, powiedział Pluto jedwabistym głosem. Niemal zacząłem chichotać. Zabrzmiało to jak tekst z domu wariatów. Pan pułkownik jest proszony o podniesienie rąk do góry, inaczej będziemy strzelać. Tylko w języku wojskowym można było wyrażać się jak idiota. Przycisnąłem mocniej bagnet do jego piersi, aby nie pozostawić cienia wątpliwości co do naszej determinacji. Nonsens, rzucił pułkownik, znacie mnie. "Opuśćcie bagnety i kontynuujcie patrol, później sporządzicie raport wyjaśniający oddanie strzału." Nie znamy pana, panie pułkowniku, wiemy tylko, że groził nam pan bronią podczas pełnienia służby wartowniczej. Prosimy pana pułkownika o udanie się z nami na wartownię odpowiedział z bezlitosną uprzejmością Pluto. Pomimo groźb rzucanych przez dowódcę ruszyliśmy powoli w kierunku wartowni." bagnety trzymaliśmy jednak nadal w pogotowiu nasze wejście na wartownię wywołało wielkie poruszenie reinhardt który uciął sobie drzemkę zerwał się przyjął wymaganą szacunkiem dla przełożonego postawę zasadniczą w odległości regulaminowych trzech kroków od dowódcy drżącym głosem wykrzyknął baczność dowódca warty unterofficer reinhardt melduje posłusznie Służbę wartowniczą pełni dwudziestu ludzi, w tym pięciu z bronią. Dwóch na patrolu. W areszcie przebywa czterech więźniów. Gefreiter z trzeciej kompanii, dwa dni aresztu. Strzelec i obergefreiter z siódmej kompanii, obaj po siedem dni aresztu. Cała trójka ukarana za samowolne przedłużenie przepustki. Jeden gefreiter, pies, trzy dni aresztu za zanieczyszczanie podłogi. Melduję posłusznie, że nie wydarzyło się nic szczególnego. Pułkownik przyglądał się czerwonej twarzy Reinharda z ogromnym zaciekawieniem. — Wiecie, kim jestem? — zapytał. — Tak jest, podpułkownik von Weishagen, dowódca 27. Karnego Pułku Pancernego. Pluto z radością oznajmił Reinhardowi. — Panie sierżancie, Obergefreiter Aiken, dowódca dwuosobowego patrolu... Melduję posłusznie, że aresztowaliśmy pułkownika za placem apelowym drugiej kompanii. Kiedy nie otrzymaliśmy odpowiedzi na hasło, a żądanie okazania dokumentów spotkało się z groźbą użycia broni, zgodnie z regulaminem oddałem strzał ostrzegawczy z karabinu. Czapka aresztowanego została przedziurawiona kulą. Aresztowany został rozbrojony i bez uszczerbku na zdrowiu doprowadzony do dowódcy warty. Oczekujemy posłusznie na dalsze rozkazy cisza, długa aksamitna cisza. Reinhard przełknął ślinę. To go przerastało. Dowódca spoglądał na niego z zaciekawieniem, wszyscy czekali, lecz panowała niczym niezmącona cisza krew uderzyła do głowy i zaczerwieniła małpią twarz Reinharda. Wszyscy czekali, aż ten gamoń coś powie. W końcu komendant stracił cierpliwość, a kiedy zwracał się do nieszczęsnego sierżanta, jego dobrotliwy głos brzmiał anemicznie. Wiemy, że pan mnie zna. Jest pan dowódcą warty. — Bezpieczeństwo koszar dwudziestego siódmego pułku spoczywa w pańskich rękach. Co pan rozkaże, Herr Unterofficier? Co pan zamierza zrobić? Nie możemy przecież tak stać przez całą noc. Reinhard nie miał bladego pojęcia, co zrobić. Zrozpaczony przewracał oczami. Można było niemal usłyszeć, jak rozpaczliwie szuka wyjścia z sytuacji. Poduszka i płaszcz na stole były niemymi dowodami jego nielegalnej drzemki. Również i to było bez znaczenia. Spojrzał na Pluta, na mnie oraz na stojącego pomiędzy nami dowódcę. We trzech, ze złośliwymi uśmieszkami przyklejonymi do twarzy, oczekiwaliśmy na rozkazy. Przewrotny los niespodziewanie obdarzył go władzą większą niż było mu to potrzebne. Przed nim stał człowiek. Zwyczajny człowiek, z ciała, z dwiema nogami, dwiema rękami, twarzą, oczami, uszami, zębami, zbudowany tak jak inni ludzie, ale niestety ta szczególna osoba nosiła czarny płaszcz i skórzane oficerki. Dla Reinharda był to bóg, diabeł, świat, władza, śmierć, życie, wszystko co wiązało się ze zniszczeniem, torturami, awansem, degradacją i na koniec to ten właśnie człowiek mógłby wypowiedzieć kilka słów, które mogły posłać sierżanta Reinharda na pierwszą linię. Tam wśród upiornych śniegów oczekiwał front wschodni. Ratunek przed tym tragicznym losem zależał całkowicie od tego, czy nie narazi się swojemu Bogu stojącemu przed nim ze złośliwym uśmieszkiem na ustach. W końcu mózg Reinharda nawiązał kontakt z językiem i rozległ się krzyk. Reinhard ryczał na mnie i na pluta niczym wściekły byk. Czyście zwariowali, uwolnić natychmiast pana pułkownika? To bunt. Na jego twarzy pojawiła się ulga, a nawet wyraz satysfakcji. Jesteście aresztowani. Natychmiast wzywam oficera dyżurnego drogo, za to zapłacicie, że chcę pan im wybaczyć, panie pułkowniku, zwrócił się do dowódcy i strzelił obcasami. To tylko dwa durne bydlaki prosto z frontu. Dopilnuję, żeby przedstawić ich natychmiast do raportu, stanął naturalnie przed sądem wojennym. Dowódca praktycznie zahipnotyzował wszystkich w pomieszczeniu swoim spojrzeniem. Sposobność nadarzała się większa niż mógł oczekiwać. Znakomita okazja pouczania za pomocą straszliwego przykładu. No cóż, panie unteroficjer, tak pan uważa? strzepnął niewidoczny pyłek z klapy płaszcza, a kiedy odbierał z powrotem z rąk pluta pistolet i przestrzeloną czapkę uśmiechał się szeroko. Bezgłośnie podszedł na swoich podgumowanych butach do stołu, wskazał na zaimprowizowane legowisko Reinharda i rzucił zabrać to. Rekruci wraz z Reinhardem skoczyliby wypełnić rozkaz. Płaszcz i poduszka znikły niemal magicznym sposobem. Dowódca powoli rozpiął płaszcz. Z kieszeni na lewej piersi wyciągnął notes w szarej okładce. Zamaszyście, szerokim gestem wydobył srebrne pióro. Notatnik został umieszczony na stole pod kątem, jaki zalecany jest na lekcjach kaligrafii. Pisząc, myślał na głos. Unteroffizier Reinhardt Hans jako dowódca warty był niekompletnie umundurowany. Miał rozpiętą bluzę, pas z pistoletem znajdował się poza jego zasięgiem, co uniemożliwiłoby mu użycie broni w razie konieczności. Stanowi to naruszenie regulaminu wojskowego numer 10618 z 22 kwietnia 1939 roku określającego zasady pełnienia służby wartowniczej. Ponadto poważnym naruszeniem regulaminu nr 798 data jak wyżej było spanie na stole w wartowni. Wykorzystał również płaszcz wojskowy w charakterze koca, przez co złamane zostały instrukcje wydane przez pułkownika von Weishagena w rozkazie z dnia 16 czerwca 1941 roku do czy to także identyfikacji osób na terenie koszar po godzinie dziesiątej wieczorem. Dowódca warty nie podjął odpowiedniej decyzji, lecz zamiast tego wezwał oficera dyżurnego. Gwałtownie odwrócił się w kierunku oszołomionego Reinharda. No cóż, panie unteroficir, macie coś do zameldowania? Reinhard był w szoku. Dowódca poprawił pas i polerował monokl śnieżnobiałą chusteczką. Następnie powiedział Obergefreiter Eichen i Juncker, Gefreiter Hassel zaprowadzić sierżanta Reinharda do celi. Jest aresztowany za poważne wykroczenia dyscyplinarne popełnione w czasie pełnienia służby wartowniczej i jego przypadek zostanie rozpatrzony przez sąd wojenny. Jutro przewiezie się go do więzienia 114 Batalionu Grenadierów w Standort. Do czasu zwolnienia z obowiązków pełnienia służby Obergefreiter Aiken będzie pełnił obowiązki dowódcy warty. Patrol wypełnił swoje obowiązki sumiennie i gorliwie. Bezszelestnie opuścił wartownię. Za mną powiedział Pluto, uśmiechając się do Reinharda. Spróbuj uciekać, a spotkasz się z moim bagnetem. Jednocześnie przeładował głośno karabin. We trzech ruszyliśmy w stronę cel. Pluto z entuzjazmem machał wielkim pękiem kluczy. Pies z celi numer siedem zmusił Pluta do krzyku. Zamknij się. Po dziesiątej obowiązuje cisza. Z nadmiernym hałasem odsunęliśmy zasuwę w drzwiach celi numer trzynaście i wepchnęliśmy Reinharda do środka. — Osadzony, rozebrać się i położyć wszystko na łóżku — rozkazał Pluto, okazując wyraźną satysfakcję spełnienia obowiązków strażnika więziennego. Po kilku minutach dobrze zbudowany Reinhard stał przed nami tak, jak go Bóg stworzył. Gruby wieśniak, pozbawiony dystynkcji był tym, czym go stworzono, zdezorientowanym, grubokościstym robotnikiem rolnym. Pluto chciał koniecznie zrealizować wszystkie punkty regulaminu więziennego. Więzień pochylić się, zakomenderował, wpatrując się między pośladki sierżanta. Z powagą uczonego badał wyeksponowany tyłek Reinharda. Więzień niczego nie ukrywa w odbycie, stwierdził z zadowoleniem, następnie sprawdził uszy zagubionego i zszokowanego Reinharda, po czym oświadczył z radością. Czy więzień zna punkty regulaminu mówiące o higienie osobistej? Ten wieśniak nie wie, jak wyrzucać obornik z uszu. Napiszcie. Stwierdzono, że aresztant jest bardzo brudny. Jego uszy zostały zaczopowane nieczystościami. Czy chcesz, żebym napisał dokładnie to, co powiedziałeś, upewniłem się. Oczywiście, czy nie jestem dowódcą warty, czy nie jestem odpowiedzialny za aresztantów? Zamknij się, głupi, świniaku, odparłem. Jeżeli o mnie chodzi, to mam gdzieś, co wyprawiasz, ale to ty będziesz podpisywać. Jasne, nie rób zamieszania, powiedział Pluto. Szczegółowo zbadaliśmy mundur Reinharda. Przeczytaliśmy jego notatnik z adresami. Pluto zainteresował się szczególnie okrągłym pudełkiem papierosów, powąchał jeden lub dwa z nich. Później wrzasnął. A, więzień posiada opiumowane papierosy. Czy mam się nimi zająć, panie przestępco? Czy też mam o nich zawiadomić? Usłyszycie wtedy, co sąd wojenny ma do powiedzenia na temat podoficera, który nosi przy sobie narkotyki. Co zatem mam zrobić? — Niech to szlak! trafi, zatrzymaj je sobie! — odpowiedział gorzko Reinhardt. — Więzień, siedźcie cicho i nie sprawiajcie kłopotu. Zwracajcie się do mnie per panie dowódco warty. Zapamiętaj to sobie, krowi placku! Pluto z zadowoleniem schował opiumowane papierosy do kieszeni następnie zebrał przedmioty należące do upadłego bohatera wszystko oprócz bielizny i munduru powędrowało do worka pluto wskazał na sporządzoną przeze mnie listę podpisz że jest tutaj wszystko co należy do ciebie dzięki temu będzie mniejszy bałagan kiedy dostaniesz wyrok reinhardt chciał sprawdzić listę ale pluto uciął krótko — Co jest do cholery? Myślisz, że pozwolimy ci studiować w więzieniu? Po prostu podpisz. — A potem wyjdź na dwór, żebyśmy cię mogli zastrzelić, jak rozkazał komendant. Patrzcie, jaki nerwowy! Bez dalszych protestów Reinhardt zrobił wszystko, co rozkazał Pluto. — Jeśli chcesz skorzystać z wiadra, to zrób to teraz oświadczył Pluto. Nie, panie dowódco Warty, niechętnie odparł Reinhardt. Stał nago przed okienkiem celi. Twoje szczęście, powiedział Pluto, i niech Bóg cię broni przed dzwonieniem w nocy. Chcemy mieć spokój, żeby przemyśleć poważne wydarzenia, jakie miały miejsce dzisiejszego wieczora. Tak jest, panie dowódco Warty. Pluto zajrzał jeszcze triumfalnie do celi i rozkazał grzeczny więzień. Marsz do łóżka i nie ruszaj się stamtąd, dopóki nie usłyszysz pobudki. Wyszedł z celi, zatrzasnął drzwi. Przekręcił dwukrotnie klucz w wielkim zamku i z irytującym trzaśnięciem zatrzasnął obie zasuwy. Plutowi spodobały się tak bardzo klucze, że po powrocie do wartowni położył je przed sobą na biurku sam nieraz przebywał za kratkami i po raz pierwszy w życiu znalazł się w posiadaniu kluczy od cel. Chwilę później z wielkim zadowoleniem zaczął wyzwaniać do wszystkich podoficerów służbowych w kwaterach kompanii. Był to przywilej dowódcy warty. Za każdym razem, kiedy połączył się z wybraną kompanią, pytał Po pańskim głosie sądzę, że jest pan zaspany. Czy nie zdrzemnął się pan? Oczywiście spali wszyscy. Zastanawiam się, czy nie jest moim obowiązkiem zameldować o tym oficerowi dyżurnemu. Kto mówi? Dowódca warty, oczywiście, a myśli pan, że kto? Kiedy już porozmawiał z każdym podoficerem z ośmiu kompanii, zaczął wszystko od początku. Tym razem wypytywał zmieszanych podoficerów o chorych w kompanii, a także o stan uzbrojenia i zapas amunicji wykazy miały zostać dostarczone na ósmą rano dawało to biednym podoficerom wystarczająco dużo zajęcia przez całą noc krańcowo uszczęśliwiony pluto wyciągnął się w fotelu położył swoje wielkie stopy na biurku i sięgnął po pornograficzne pisemko już miał zapalić opiumowanego papierosa, kiedy dwóch rekrutów wtargnęło do izby. Pomiędzy nimi znajdowała się niezwykle utytłana postać, ubrana w kwiecistą, bawełnianą sukienkę, w chustce na głowie i wojskowych butach piechoty na nogach. Panie dowódco warty, Zameldował jeden z rekrutów. Strzelec pancerny uprzejmie melduje, że w trakcie patrolu aresztowaliśmy tę osobę podczas próby przekroczenia muru na terenie kwater trzeciej kompanii. Osobnik ten odmówił podania jakichkolwiek danych i uderzył strzelca Reichelta w twarz. Pluto zamrugał nieznacznie, ale natychmiast zebrał się w sobie. W doprowadzonym od razu rozpoznaliśmy portę. Pluto pchnął krzesło do przodu i powiedział z uśmiechem: czy łaskawa pani raczy spocząć? Zamknij tę tłustą gębę albo sam ci ją zamknę, odparł Porta z kompletnym brakiem szacunku dla nowo mianowanego dowódcy warty. Pluto nie przejął się pogróżką i wskazał porcie krzesło. Przepraszam panią, czy nie szuka pani przypadkiem męża, nazywam się Obergefreiter Gustaf Eichen, jestem dowódcą warty i w moich pełnych czułości dłoniach spoczywa bezpieczeństwo tych koszar. — A może życzy sobie pani czegoś? — nagłym ruchem uniósł sukienkę do góry, odsłaniając kościste kolana porty oraz długie wojskowe kalesony. — Ach, domyślam się, że to najnowszy krój rodem z Paryża. Urocze, droga pani. Niewiele dam posiada tak gustowne wdzianko. Porta z pijackim rozmachem zamierzył się pięścią w kierunku Pluta... Jednak chybił i natychmiast zrezygnował z dalszej walki. Boże! — usycham! Przynieście mi jakieś piwo! Skończyło się na tym, że wpakowaliśmy portę do jednej z wolnych cel. Był zbyt pijany, żeby odtransportować go na kompanie. Odwiedził kilka barów od Red Rose po Mary Cow. Według jego relacji miał tyle panienek, że wystarczy mu na następne dwa lata. W czasie tych manewrów stracił mundur przy obrabianiu ostatniej z nich. Jedyne co mu pozostało to kalesony i buty. Na gołej pupie ktoś namalował mu olejną farbą merykał. Pluto zapisał jego przybycie o godzinie dwudziestej trzeciej, na godzinę przed upływem terminu przepustki. Zupełnie zignorował fakt, że w tym czasie nie był jeszcze dowódcą warty. Przez resztę nocy graliśmy w oczko pieniędzmi naszego więźnia pluto stwierdził, że reinhardt nie będzie już ich potrzebował oficer dyżurny przyszedł sprawdzić wartownie o godzinie ósmej i większość czasu zajęła mu analiza raportu Pluta kiedy w końcu porucznik wagner zestawił wszystkie fakty Prawie z płaczem usiadł na krześle i zupełnie bezradny napisał swoje nazwisko pod długim opisem jednej z najbarwniejszych nocy w nudnej historii koszar. Najniebezpieczniejsze dla Wagnera było to, że nie usłyszał wystrzału. Albo spał, albo oddalił się samowolnie. Znając pułkownika von Weishagena był przekonany, że ten z ogromną cierpliwością będzie godzinami oczekiwał na raport, który oficer dyżurny powinien w tych okolicznościach niezwłocznie dostarczyć dowódcy lub jego adjutantowi. Minęło już sześć godzin od wystrzału z karabinu. Było pewne jak w banku, że porucznik Wagner zostanie skierowany na front. Kiedy uświadomił sobie beznadziejność własnej sytuacji, Otworzył usta i zamknął je, nie wydawszy żadnego dźwięku. Ryknął jednak, jak rozwścieczony byk, kiedy Pluto zameldował z uśmiechem, że dowódca był bardzo zadowolony z patrolu i porucznik powinien uwzględnić to w swoim raporcie. Zacisnąwszy zęby, załamany Wagner wyruszył na spotkanie tego, co miał mu przynieść rozpoczynający się dzień. Zabraliśmy ich z więzienia pewnego słonecznego poranka. Ostatnią podróż odbyli w kolebiącej się ciężarówce. Pomagali pchać, kiedy auto nie chciało ruszyć. To tak jakby popychali swe ciała naprzeciw dwunastu kulom, by mogły łatwiej odnaleźć swój cel. Wszystko w imieniu narodu niemieckiego. Cztery zbrodnia stanu porta wdrapał się jako ostatni na wielką ciężarówkę krupa pojazd skrzypiał i zgrzytał przy każdej zmianie biegów wyjechaliśmy z miejsca zakwaterowania kompanii i na chwilę zatrzymaliśmy się przy wartowni żeby odebrać zezwolenie na przejazd Jadąc przez miasto pokrzykiwaliśmy i machaliśmy do dziewcząt porta zaczął opowiadać sprośne historyjki ale miller poprosił go żeby się zamknął doszło do krótkiej lecz gwałtownej sprzeczki przerwali kiedy zajechaliśmy pod koszary piechoty zatrzymaliśmy się przed wartownią standard starszy sierżant paust szef naszego oddziału wyskoczył z szoferki i nacisnął na dzwonek sześciu z nas wyskoczyło z auta i podążyło za paustem do więziennego biura Spotkaliśmy tam kilku piechurów służących za strażników więziennych. Paust zniknął w biurze, żeby odebrać papiery od starszego sierżanta piechoty. Był to duży, łysy facet z nerwowym tikiem na twarzy. Czym się tutaj zajmujecie, żeby nie zdechnąć z nudów? zapytał Porta z zainteresowaniem. Siedzimy tu cały czas, zajmujemy się tylko sobą. Odważył się odezwać pięćdziesięcioletni kapral. Wasza praca to tylko kilka minut, a my jesteśmy tutaj codziennie. Od miesięcy przebywamy z tymi ludźmi i zaprzyjaźniliśmy się z nimi, żeby ci byli ostatni, ale jutro przyjeżdża nowy transport. Karl, za dużo gadasz, ostrzegł go podoficer w średnim wieku, odciągnął swojego przyjaciela i ostrożnie zlustrował nas wzrokiem. Z zaciekawieniem rozglądaliśmy się po niewielkiej wartowni. Na stole stały brudne talerze i kubki. Na jednej ze ścian wisiała tablica z danymi personalnymi oraz ilością cel i więźniów. Każde nazwisko zaznaczone na zielono oznaczało osobę skazaną na śmierć. Czerwone znaczki z kolei wskazywały na więźniów oczekujących potwierdzenia wyroku przez sąd wojskowy. Tych było bardzo dużo. Niebieskie znaczki oznaczały więźniów skazanych na obóz, ale tych było tylko czternastu. Na przeciwległej ścianie wisiały dwie duże fotografie Hitlera i Keitla. Spoglądali z nich beznamiętnie na tablicę, na której figurowały nazwiska skazanych. Gdzież oni są do cholery? chciał wiedzieć Schwartz. Jeśli się spóźnimy, to zeżrą nam nasze porcje i dostaniemy tylko jakieś resztki. Jesteś zabawny powiedział starszy kapral. Myśleć o jedzeniu, gdy macie przed sobą taką robotę. Z nerwów byłem od wczoraj ze dwadzieścia razy w kiblu. A ty myślisz tylko o żołądku, niech Bóg macie w swej opiece. A dlaczego by nie, dziadku? zaśmiał się Porta. Sam się pilnuj, wymiękasz po prostu. — Zamknij się, Porta — powiedział Miller. — Od kiedy to awansowałeś na wiela z gwiazdkami, żeby mi rozkazywać? — chciał wiedzieć Porta. — Jesteś świnią — stwierdził z przekonaniem Miller. — To tylko twoja opinia. — Poczekaj, aż skończymy ćwiczenia, a pokażę ci to i owo, gnoju. Porta uśmiechnął się swoim diabelskim uśmieszkiem. Zaś Miller ostrożnie przeszedł za drugą stronę stołu strażnicy nerwowo ustąpili mu miejsca. Wyglądało na to, że kontakt z nami wywołuje u nich pewien lęk, za drzwi dobiegł brzęk kluczy, jakaś kobieta krzyknęła. Pluto zapalił papierosa z opium i głęboko się zaciągnął. Stege wpatrywał się w swoje nienagannie wyczyszczone buty. Jeden z piechurów usiadł przy stole, coś nerwowo gryzmoląc. Atmosfera była napięta. Zadzwonił telefon. Najstarszy z podoficerów odebrał go na siedząco, po czym stanął w postawie zasadniczej i zameldował: Więzienie standard, wartownia, przy telefonie Oberge Bright. Pluton egzekucyjny jest już tutaj. Wszystko gotowe. Tak jest, rodzina zostanie powiadomiona, jak zwykle. To wszystko odłożył słuchawkę. Czekają na was w rzucił przez ramię. Boże, przecież to jak w pałacu ślubów. Wszyscy czekają, powiedział Pluto. Powinni się pośpieszyć, bo inaczej wszyscy zaczną się denerwować. Gdy tylko to powiedział, otworzyły się drzwi. Weszła dziewczyna z wojskowej służby łączności w towarzystwie siwowłosego podoficera. Oboje byli ubrani w garnizonowe drelichy. To byli nasi skazańcy. Za nimi wszedł starszy sierżant w mundurze kawalerii, a za nimi Paust, który trzymał pod pachą jakieś papiery. Próbował udawać, że panuje nad emocjami, ale jego wodniste niebieskie oczy ciągle mrugały nerwowo. Kawalerzysta spojrzał w rejestr. Jeżeli macie jakieś uwagi, to proszę mówić powiedział. Więźniowie nic nie powiedzieli, tylko popatrzyli dzikim wzrokiem na naszą piątkę, stojącą w stalowych hełmach i z karabinami przy boku. Najwyraźniej nie rozumiejąc, co czynią, podpisali rejestr. Paust i kawalerzysta uścisnęli sobie dłonie, mówiąc do widzenia. Czekaliśmy, aż powiedzą sobie O revoir i dziękuję. Wyszliśmy razem z więźniami i zapakowaliśmy się do samochodu. Żołnierze w ciężarówce grzecznie pomogli dziewczynie wsiąść na pakę, chociaż stary podoficer bardziej od niej potrzebował przy tym pomocy. Gotowe! krzyknął paust, auto szarpnęło. Strażnicy przy bramie patrzyli ze strachem na wielką ciężarówkę, która odjeżdżała drogą w stronę Zenelager. Przez pierwszą część podróży panowała cisza, a my nieśmiało i z zaciekawieniem przyglądaliśmy się więźniom. Pierwszy zakłócił ciszę Pluto, zaproponował im papierosy z opium. Zapalcie skręta, to pomaga. Sięgnęli po papierosy i chciwie palili. Porta pochylił się i spytał, za co was skazali. Dziewczyna upuściła papierosa i zaczęła szlochać. Nieważne, nie chciałem cię zdenerwować, pocieszał ją Porta. Chciałem tylko wiedzieć, na czym stoimy. Ty, głupia świnio, krzyknął Miller i rzucił w stronę porty. Co ci do tego? Wkrótce się dowiesz, wzenne. Objął dziewczynę ramieniem. Nie przejmuj się siostro. To głupi wszarz, który zawsze wsadza nos w sprawy, które nie powinny go obchodzić. Dziewczyna cicho łukała. Silnik brzęczał. Ciężarówka wspinała się na strome wzgórze. Paust popatrzył na nas przez okno z szoferki. Siedzieliśmy i paliliśmy. Stary wskazał na żwir zgromadzony na poboczu przy nim stało kilku jeńców wojennych i strażników przynajmniej naprawią drogę najwyższy czas ten odcinek jest strasznie wyboisty małer chciał wiedzieć czy porta przyjdzie wieczorem do Czerwonego Kota jasne że przyjdę powiedział porta ale tylko do dziesiątej chcę jeszcze zobaczyć nowy burdel na Minsenergasse. karetka z wyciem syreny minęła naszą ciężarówkę co się dzieje? Spytał stary. Syreny karetek zawsze brzmią złowieszczo, rzekł poważnym tonem Bauer. Może skomplikowany poród, próbował zgadywać Miller. Moja żona przy drugim dziecku miała krwotok, zabrali ją do szpitala. Nie było wiadomo, czy przeżyje. Widziałeś nową dziewczynę, która pracuje w kantynie drugiej kompanii? Spytał Pluto. Niezła sztuka. W tej samej chwili ciężarówka wpadła w głęboką kolejnę i wszyscy podskoczyliśmy. Jak jedziesz, klarnecie? Porta z wściekłością krzyknął do kierowcy. Ryk silnika zagłuszył odpowiedź. Z zaciemnych chmur wyjrzało słońce. Przejaśnia się, powiedział Stege. Po południu będzie ładnie. Umówiłem się z poznanym ostatnio kociakiem. Porta zaczął się śmiać. Lepiej byś przyszedł na Minchenergasę. Dziewczynę możesz zabrać ze sobą. W mózgach macie wyłącznie panienki, rzucił poirytowany Miller. Posłuchaj wasza wielebność. Głos porty brzmiał groźnie. Ostatnio jesteś za bardzo upierdliwy. My nie przeszkadzamy ci ani w rozwiązywaniu krzyżówek, ani w intymnych spotkaniach z kapelanem za zamkniętymi drzwiami. Baw się dobrze i pozwól bawić się innym. Wkrótce wrócimy na front i wtedy zobaczymy, co z ciebie za jeden znalazł się świętoszek ze szlezwiku. Miller zamilkł i gwałtownie zaatakował wysokiego i chudego Portę, ale Porta wykonał uniki pięść Millera wylądowała w próżni. Berlinczyk sprytnie uderzył Millera kantem dłoni w gardło tak, że ten bezwładnie upadł. z tego odepchnął go, żeby zrobić miejsce na nogi. — Zrobię ci kiedyś miazgę z gęby — powiedział Porta z szatańskim uśmieszkiem. Pluto zagaił, że słyszał, iż mają przewieźć nas do wielkiej fabryki czołgów, gdzie będziemy testowali nowe czołgi pancer, sześć zwane tygrysami. Na pewno ci to powiedział twój przyjaciel Skórzana dupa, naśmiewał się z tego. Czego cały czas się czepiasz, zdenerwowany Pluto zwrócił się do Stege. — Przestań już tłusta klucho z Hamburga! krzyknął Stary. Nie jedziemy na ćwiczenia strzeleckie, nie macie już w sobie żadnych uczuć. Ku naszemu zdziwieniu, siwy podoficer przerwał Staremu. Czy nie byłoby milej, gdybyście zamilkli? Ciężarówka skręciła w boczną drogę z kolejami rozjeżdżonymi przez czołgi. Miller wstał i odszedł od nas tak daleko, jak tylko to było możliwe. Minę miał jeszcze kwaśniejszą niż zwykle. Niespodziewanie ciszę przerwała dziewczyna. Czy ma ktoś papierosa albo aspirynę? Przez kilka sekund spojrzenia wszystkich skierowały się na postać w drelichu. Stege podał jej papierosa. Ręka trzęsła mu się, gdy podawał jej ogień zapalniczką kupioną trzy lata wcześniej we Francji. Wszyscy gwałtownie przeszukiwali kieszenie. Macie tam może aspirynę? Horta krzyknął do kierowcy. Paust otworzył okienko i uśmiechnął się kpiąco. Widać było wszystkie jego zęby. — Jedyne tabletki, jakie posiadam, znajdują się w magazynku mojej trzydziestki ósemki. To świetny lek. Kogo boli głowa? — Dziewczynę. Długa cisza. A później pełne zakłopotania. Ach. Okienko zostało zamknięte. Paust zignorował komentarz porty. Wredny skurwiel. Nic nie szkodzi, powiedziała dziewczyna. Wkrótce mi przejdzie. Czy ktoś z was mógłby coś dla mnie zrobić? Spytał siwy podoficer. Nie czekając na odpowiedź, kontynuował. Jestem z siedemdziesiątego szóstego pułku artylerii. Czy moglibyście skontaktować się z sierżantem Brandtem z czwartej baterii? Powiedzcie mu, żeby dowiedział się, czy moja żona otrzymała pieniądze. Ona mieszka z naszym najstarszym synem w Dortmundzie. Zrobisz to dla mnie? Zwrócił się do Stege. Tak, tak, oczywiście, Stege wyjąkał. Czy Pluto przerwał mu, on tylko narobi zamieszania. Mam kolegę w siedemdziesiątym szóstym, sierżanta sztabowego Paula Grota. Znasz go? Tak. Sierżant sztabowy Grot, znam go dobrze. On jest z drugiej baterii. Stracił nogę w brześciu litewskim. Pozdrów go ode mnie. Od inkasenta. Przed wojną byłem inkasentem w gazowni, dodał. Dziewczyna podniosła wzrok z zainteresowaniem. Na chwilę ożywiła się. — Czy zrobicie też coś dla mnie? — spytała cicho Pluta. — Dajcie mi kawałek papieru. Zaoferowano jej co najmniej dziesięć piór i notatników. Stary przepchnął się do niej i wręczył jej wojskową papeterię. Pisała szybko i nerwowo, przeczytała list, zapieczętowała i wręczyła Pluto. — Wyślesz to dla mnie? — Na pewno. Odparł krótko i włożył list do kieszeni płaszcza. Jeśli dostarczysz to osobiście, to dostaniesz butelkę sekta, powiedziała, przerywając z nerwów, ilustrując wzrokiem wielkiego dokera ubranego w poplamiony olejami mundur polowy. Stał na szeroko rozstawionych nogach, w wyczyszczonych butach, z karabinem w dłoni i z przesuniętym do tyłu hełmem. Jego krótka kurtka ze srebrnymi odznakami trupiej główki na klapach była mocno obciążona ciężkim pasem z ładownicami. Niczego nie chcę wydobyło się z ust faceta, który zazwyczaj szybko określał swoje potrzeby. W moich rękach list będzie bezpieczny. Jestem najlepszym doręczycielem w tym kraju. Dziękuję, żołnierzu. Nigdy ci tego nie zapomnę. — Drobiazg — odpowiedział Pluto. Jechaliśmy w ciszy. Wyszło słońce i zaczęło miło przygrzewać. Ktoś zaczął gwizdać. Fryek Morgens, Wendichane Krejchen. Któryś z nas nucił. Nagle przerwaliśmy i zmieszani spojrzeliśmy na siebie. Odebraliśmy to tak, jakbyśmy popełnili świętokradztwo w katedrze pełnej modlących się wiernych. Wóz stanął. Paust krzyknął do wartownika: Pluton specjalny kompanii wartowniczej. Jeden sierżant, jeden plutonowy, dwudziestu ludzi i dwoje więźniów. Wartownik zajrzał do środka. Wychylony w oknie wartowni starszy sierżant krzyknął, Gdzie do diabła byliście? Od dawna na was czekamy. Trudno was znaleźć, odpowiedział paust. Nie czekając na odpowiedź pojechaliśmy piaszczystą drogą wzdłuż baraków. Podczas obozów szkoleniowych były tu kwatery żołnierskie, opuszczone teraz budynki z przygnębieniem obserwowały umundurowanych mężczyzn, którzy na co dzień uczyli się tu sztuki zabijania. Mam nadzieję, że nie zjedzą całego groszku przed naszym powrotem, żalił się Szwart. Nie zawsze dają coś, co da się zjeść i oczywiście właśnie dzisiaj musieliśmy dostać tę robotę. Nikt nic nie odpowiedział. Boże tam jest królik krzyknął porta wskazując z pasją na wyschnięte wrzosowisko wszyscy wpatrywaliśmy się w uciekającego zająca Boże prawdziwe jedzenie tuż przed nami a my nie możemy go upolować jęczał porta ostatni raz jedliśmy królika w Rumunii w koszarach nad rzeką Prut powiedział pluto o tak to było wówczas gdy pojmałem rumuńskiego barona śmiał się porta ciężarówka zatrzymała się paust wyskoczył rzucając przekleństwa gdzie jest dziewiąty rejon ten głupek pomylił trasę to są tereny sportowe rozłożył mapę i obracał nią dopóki nie zorientował się którędy należy dalej jechać ciężarówka cofnęła się i zaryła w miękkiej trawie wszyscy byli zmuszeni wysiąść i pchać pechowe auto tylko więźniowie zostali w środku bez trosko zostawiliśmy z nimi nasze karabiny powinieneś wrócić do Rosji zagaił pluto nikt nie zrozumiał o co mu chodzi wtedy czekałoby cię coś ciekawszego od tego zgniłego poligonu Groszek nam przepadł, powiedział rozzłoszczony szwarc. Szczam na twój groszek, krzyknął Stege. Gryź własne kości, jak jesteś głodny. Nikt cię nie pytał o zdanie draniu, wrzasnął wściekły szwarc. Skończyłoby się bijatyką, ale ciężarówka znowu ruszyła i musieliśmy szybko wskakiwać w biegu. Wkrótce znowu stanęliśmy. Byliśmy w dziewiątym rejonie. paust krzyknął: Pluton wysiadać. Wyskoczyliśmy nerwowo z samochodu i stanęliśmy w szeregu przed Paustem. Zapomnieliśmy o więźniach. Siedzieli z tyłu ciężarówki, schowani w kącie skrzyni. Pojawił się porucznik żandarmerii i rzucał przekleństwami. Paust wyglądał na zdezorientowanego. Następnie ryknął tak, że echo odbiło się od wielkich świerków rosnących w oddali: więźniowie w szeregu, zbiórka! Ruszać się. Więźniowie wysiedli i pokornie zajęli miejsce w sformowanym przez nas szyku. Dziewczyna stanęła za siwym podoficerem. Porucznik poczerwieniał na twarzy, niepotrzebnie poprawił szeroki oficerski pas oraz kaburę pistoletu. Proszę wydać rozkaz. Na co pan czeka? Paust zdenerwował się jeszcze bardziej. Na prawo patrz. Ze śliną w kącikach ust zaskrzeczał. Odwrócił się, stuknął obcasami i złożył meldunek napęczniałemu od hektolitrów piwa oficerowi żandarmerii. Porucznik zasalutował z rozmachem. Następnie odwrócił się i poszedł do grupki osób stojących nieco na uboczu. Podszedł do nas prokurator wojskowy w mundurze pułkownika. Za nim podążał chirurg i kilka innych osób. Paust wystąpił do przodu, stuknął obcasami i wyrecytował swój raport, wręczając jednocześnie jakieś papiery w czerwonej teczce. Więźniowie w środku, dwóch ludzi za nimi, rozkazał porucznik. Rozkaz został wykonany przy minimalnej ilości ruchów. Za krzakami, do połowy niewidoczne, stały dwie długie drewniane skrzynie. Odwróciliśmy od nich wzrok. Słońce świeciło. Kilku oficerów paliło papierosy. W naszych spoconych rękach karabiny wydawały się parzyć. Z tego nieświadomie bawił się paskiem od karabinu. Prokurator wojskowy przekazał papiery majorowi z oddziału grenadierów pancernych. Z początku nie udawało mu się uporządkować wszystkich kolorowych kartek. Przeszkadzał wiatr. Wysokim głosem zaczął czytać. W imieniu Firera i narodu niemieckiego sąd wojenny pod przewodnictwem dowódcy szóstego okręgu skazał Ingard Bartels, urządzoną dnia 3 kwietnia 1922 roku, telefonistkę szóstego okręgu służącą w Bielefeld na śmierć przez rozstrzelanie. Aresztowanej udowodniono kontakty z nielegalną organizacją komunistyczną oraz kolportaż ulotek na terenie koszar o treści stanowiącej zagrożenie dla państwa. Zeznania winnej zostały sporządzone na piśmie. I poświadczone przez skazaną sędziami byli radca sądu wojskowego dr Jan, generał major policji Schlirman oraz SA Gruppenführer Wittmann. Skazana zostaje pozbawiona praw obywatelskich na zawsze, zaś jej imienie ulega przypadkowi na rzecz państwa. W imieniu Firera oraz narodu niemieckiego, sąd wojskowy pod przewodnictwem dowódcy szóstego okręgu skazał plutonowego Gerharda Paula Branta, urodzonego 17 czerwca 1889 roku, służącego w 76. pułku artylerii, na śmierć przez rozstrzelanie. Więzień odmówił wykonania rozkazu podczas pełnienia służby w Stalagu nr 6. Dowódca jego kompanii trzykrotnie ostrzegał skazanego przed konsekwencjami tego czynu. Zeznania na piśmie zostały poświadczone przez skazanego. Sędziami byli s.s. Obersturmbannführer dr Reutger oraz radca sądu wojskowego profesor Gortz. Skazany zostaje pozbawiony praw obywatelskich na zawsze, a także orzeka się przepadek jego mienia na rzecz państwa. Dowódca warty 27 karnego pułku pancernego został wyznaczony do przeprowadzenia egzekucji. Obowiązki duszpasterskie pełni kapelan Kurt Meyer. Wykonanie egzekucji poświadczy chirurg dr Medgen. Prokurator wojskowy dr Weissman oraz 309 batalion szkolny będą świadkami prawidłowego wykonania wyroku, obowiązek powiadomienia krewnych skazanych, wypełni kancelaria więzienia, Standort 6, łamane sześć, Paderborn, pochówku dokona Zonder, komanda 57 batalionu. Skinął na porucznika żandarmerii, który podszedł do pausta i wydał mu rozkaz. Oddział w prawo zwrot! — Naprzód marsz. Piasek zachrzęścił pod stopami. Dziewczyna potknęła się, Pluto złapał ją i przy jego pomocy odzyskała równowagę. Egzekucja została na krótko odroczona. Idąc stromą drogą doszliśmy do wkopanych w ziemię słupków, które spodziewaliśmy się ujrzeć. Skarzańcy byli przywiązywani do nich przed salwą. Stało tam sześć zwykłych słupów ogrodzeniowych. Do każdego z nich był przywiązany kawałek sznura. — Oddział stać! — rozkazał Paust. — Prezentuj broń! Pierwszy szereg z więźniami naprzód! Marsz! Stary głośno westchnął. Byliśmy w pierwszym szeregu. Przez moment zawahaliśmy się, ale górę wzięło głęboko zakorzenione poczucie dyscypliny. W ciszy podeszliśmy do słupków, które kiedyś były szumiącymi na wietrze drzewami, a teraz stały się nieodłącznym elementem śmierci. Znajdowaliśmy się daleko od pozostałych uczestników. Za nami stał elegancki gentleman oraz reszta oddziału. Wyglądało to tak, jakbyśmy byli od nich oddzieleni dwunastu zwykłych ludzi z których dwoje miało umrzeć. A co będzie, jeśli uciekniemy? Albo jeśli stary wygarnie z pistoletu maszynowego do tych z gwiazdkami i ozdobnymi pagonami, co wtedy? Tutaj było tylko sześć słupków, ale w innych obozach było ich znacznie więcej o wiele więcej niż potrzeba dla dwunastu ludzi. Stary zakaszlał, siwy mężczyzna w drelichu również zakaszlał, w powietrzu było dużo kurzu. Pierwszy szereg stać. Powiedział cicho stary, zamruczał coś niezrozumiale, z czego można było wyłowić tylko słowo — Bóg. Dziewczyna zachwiała się, prawie osunęła na ziemię, Pluto szepnął, nie otwierając ust —— Odwagi, nie pokazuj tym świniom, że się boisz, krzyknij coś, nie mogą ci już nic więcej zrobić, jeśli ci to pomoże, to pomyśl o czerwonym sztandarze. Stary pokazał na mnie i na stegę Idźcie z dziadkiem, a pluto i porta pójdą z dziewczyną. Dlaczego my? zaprotestował cicho Stege, jednak ruszyliśmy nie czekając na odpowiedź. Ktoś musiał to zrobić. Na wysokości piersi ze słupka wystawały drzazgi. Dowód na to, że był już wielokrotnie używany do morderstw z premedytacją w imieniu niemieckiego narodu. Porządny nowy sznur pachniał jutą, ale był nieco za krótki. Stary podoficer wciągnął brzuch, żeby go wystarczyło. Zawiązaliśmy symboliczny węzeł. Stege płakał. — Będę strzelał po drzewach — szeptał. — Słuchaj, stary, nie mogę strzelić do ciebie. Dziewczyna zaczęła płakać ale nie płakała tak jak kobieta jej płacz był wyciem zwierzęcia porta odskoczył od słupka odłożył karabin wytarł ręce o spodnie i podniósł broń podszedł do reszty oddziału czekającego jakieś dwadzieścia kroków dalej szybko odeszliśmy od dwóch przywiązanych do słupków postaci podszedł do nich kapelan wojskowy z purpurowymi naszywkami i krzyżykami na kołnierzu dziewczyna ucichła Ksiądz mamrotał pod nosem modlitwę i wzniósł obie ręce ku bezchmurnemu niebu. Wydawało się, że usiłuje przekonać niewidocznego Boga, że to, co się właśnie dzieje, jest jednak właściwe i prawidłowe w udręczonym wojną świecie. Wojskowy prokurator podszedł kilka kroków bliżej i przeczytał na głos: Wykonujemy te egzekucje, aby chronić państwo od zbrodni popełnionych przez tych dwoje przestępców. Zostali skazani przez sąd wojskowy zgodnie z paragrafem trzydziestym drugim kodeksu karnego. Szybko wycofał się. Faust pobladł i z desperacją patrzył na piaszczyste nieużytki. Oddział w prawo zwrot? Na wprost patrz! Ładuj broń! groźnie zagrzechotały popychane sprężynami zamki. Oddział... cel! Kolby zostały dociśnięte do ramion. Oczy spojrzały wzdłuż lów. Na linii ognia pojawiło się coś białego, przyczepionego do piersi skazańców. Za białą szmatką biło serce ciągle jeszcze pompujące krew w żyłach żywego ciała. Stegę pociągnął nosem, strzele w gałąź, szepnął. Oddział! Dziewczyna żałośnie zaskowyczała. Pluton zakołysał się, zaskrzypiały skórzane pasy. Za nami ktoś zemdlał. Ognia! Ostry grzmot dwunastu wystrzałów i szarpnięcie w dwanaście ramion. Dwoje zbrodniarzych zostało straconych. Jak zahipnotyzowani gapiliśmy się szeroko otwartymi oczami na nasze ofiary. Wisieli na sznurze kopiąc nogami. Siwy podoficer upadł na ziemię. Puścił węzeł, kopał stopą i drapał paznokciami piasek, na którym rozszerzała się czerwona plama. Dziewczyna zdołała krzyknąć Mamo, długie, wibrujące, mamo. Czterech rekrutów z pięćdziesiątego siódmego pośpieszyło do słupków. Chirurg spojrzał obojętnym wzrokiem na dwie osoby w poplamionych drelichach, następnie podpisał jakieś dokumenty. Byliśmy tylko częściowo przytomni, gdy rozległ się rozkaz pausta. Do ciężarówki. Potykając się jak pijani odszukaliśmy nasze miejsca. Po policzkach tego spływały łzy, wszyscy byli biali jak mleko. Przejechaliśmy przez posterunek straży, nie zatrzymywano nas, nikt nic nie mówił, ciszę zakłócał jedynie hałas silnika. Dojechaliśmy do sterty żwiru, gdzie pracowali jeńcy wojenni. Dwadzieścia po dwunastej powiedział cicho Miller. Spóźniliśmy się na żarcie, wyrzucił z siebie szwarc. Ty śmierdzący bydlaku, zawył stegę i doskoczył z nienacka do zaskoczonego szwarca, wbije ci zęby do gardła, tak że nie będziesz miał ochoty na żarcie przez kilka tygodni. Usiadł na szwarcu, którego powalił już pierwszy cios, walił go pięścią po twarzy, a jednocześnie usiłował dusić drugą ręką. Szwarc był prawie martwy, kiedy w końcu udało nam się odciągnąć stegę. Na ustach miał pianę i bauer z plutem musieli go przytrzymywać siłą. Przez dudnienie samochodu przedarł się krzyk pausta. Na miłość boską, skończcie z tymi bzdurami. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy krzyczeli. Dotarliśmy do koszar i wytoczyliśmy się z ciężarówki jak szumiący rój. Pluton ma wolne przez resztę dnia. Pamiętajcie, żeby przedtem wyczyścić broń, oświadczył Paust. Włócząc nogami przeszliśmy obok gapiących się na nas rekrutów, którzy wracali z obiadu. Kiedy dotarliśmy do naszej sali, Bauer krzyknął do porty. — Zobaczymy się w czerwonym kocie! — porta szybko odwrócił się, rzucił swoim karabinem w Bauera i krzyknął: Co ci do tego co będę robił? Ty, kretynie, pilnuj własnego tyłka! Wykonując krok do tyłu, Bauer uniknął trafienia karabinem i szybko pobiegł do swojej sali. Widać, że ktoś ma jaja stwierdził z uśmiechem stojący obok kapral. Był z drugiej kompanii. Pluto zamachnął się pięścią i trafił pod oficera w twarz. — A teraz ktoś ma podbite oko, no nie? — stwierdził po wszystkim. — Poprowadzić sze w kościele? — Drobiażdżek — rzekł Porta. — Musisz po prostu wydawać z siebie piękne dźwięki i wszystko tak bardzo skomplikować, żeby nikt nic z tego nie rozumiał. Co piąte słowo mówisz kum spiritu tuo a później zmieniasz na radosne dominus w obisku to zawsze robi mocne wrażenie później z rozmachem machasz monstrancją i wszyscy wierni są zadowoleni Pięć porta popem Siedzieliśmy w zbrojowni i graliśmy w oczko przed portą któremu cały czas szła karta leżała już spora sumka z kolei dla kwatermistrza sierżanta hausera gra trwała już nazbyt długo stracił prawie dwieście marek mam dość dajcie się napić warknął gniewnie butelka z nalepką informującą że zawiera naftę mieściła w sobie mieszaninę koniaku i wódki Hauser podał butelkę najpierw w porcie, a następnie wszystkim dookoła rozległy się głośne beknięcia. Skąd wziąłeś tę panienkę, z którą byłeś ostatniej nocy? Spytał Stegego Bauer. Wyglądała jak żona starszego sierżanta Schrödera. Z przekonaniem dodał Jestem pewien, że to była ona mogę ją rozpoznać z odległości kilometra. Jeśli sierżant dowie się o tym, to nie chciałbym być na twoim miejscu. Stege zaniósł się śmiechem i padł na stertę szmat. Ta tłusta świnia pewnie tłucze się teraz w bydlęcym wagonie pomiędzy Warszawą a Kijowem, więc nie ma większych szans coś zdziałać. Ponadto, fakt, że skórzana dupa ukarał go wcale nie oznacza, że jego żona też ma ponosić karę. Słuchajcie, chłopaki. W czwartek pani Schroeder ma urodziny i urządza przyjęcie. I chociaż starałem się jej to wyperswadować, to jesteście tam zaproszeni, o ile przyprowadzicie ze sobą panienki. Obiecała uruchomić wszystkie zapasy swojego starego. Powiedziała, że już nigdy nie będzie ich potrzebował. Jest taki gruby, że nawet ślepy ruski go ustrzeli. Porta zabył ze śmiechu. Byłem w dyżurce, kiedy skórzana dupa go załatwił. O mało nie posikaliśmy się w spodnie razem z Brantem został przeniesiony do 104 pułku piechoty i gwarantuję wam że go tam nieźle zglanują Pluto wstał udając von Weisshagena. — No cóż panie Hauptfeldwebel sprawy nie mają się najlepiej na pana wielkiej piersi widzę sporo miejsca na medale nieprawdaż i wiecie co ten głupi prosiak odpowiedział tak jest chociaż strał w gacie zawsze gdy zbliżyliśmy się do frontu na mniej niż pięćset kilometrów no no ciągnął dalej skórzana dupa patrząc na niego przez monokl zatem dogadaliśmy się lubię gdy moi ludzie są zadowoleni wkrótce wróci pan z krzyżem żelaznym a może zaszczyci pan swój stary pułk krzyżem rycerskim myślę że zechce się pan wykazać na polu walki dobrze mówię tak jest! jęknął biedny Dureń. Wyglądał nie najlepiej. Grzeczny Hauptfeldwebel, powiedział dowódca. Zapewne życzycie sobie zostać odkomenderowanym na taki odcinek frontu, gdzie zawsze coś się dzieje. Załatwię wam przydział do sto czwartego. To najdzielniejszy pułk w całej dywizji. Znajdziecie tam wiele okazji, żeby wykazać się cechami żołnierza, które także i tutaj ceniliśmy z Was do czasu, gdy ku naszej rozpaczy okazało się, że nie jesteście w stanie rozróżnić służby od urlopu, a kantyny od wartowni. Powinniście byli widzieć, jak Schroeder stamtąd wypełzał. Wyglądał jak zmokła kura. Porta. — Opowiedz nam jakąś historyjkę — poprosił stary. — W porządku, ale co to ma być? Znam ich całą masę. — Taką z pieprzykiem — odparł stary, układając się wygodnie na szmatach. — O to ci chodzi, ty stary rozpustniku — powiedział skromnie Porta. — Nic z tego. Dzisiaj mamy niedzielę, a więc opowiem coś podnoszącego na duchu. — Będzie to pouczająca opowieść z mojego pełnego przygód życia. Opowiem wam o tym, jak byłem księdzem, albo raczej, jak to mówią ruskie, popem. Działo się to podczas walk o Kaukas pomiędzy Majkopem i Tuapse, gdy Iwan naśmiewał się z nas z powodu drzew. — Boże, ależ to był burdel — uśmiechnął się Stege. — Pamiętacie, jak padły ciągniki, kiedy chcieliśmy usuwać nimi machoniowe drzewa? — Kto tu opowiada? — zapytał Porta. — Z tuapse jechaliśmy błotnistą drogą. Jechaliśmy tak szybko, jak się dało i dojechaliśmy do zawszonej wioski Proletarskaja. Piękna nazwa. Tutaj wszystko się rozegrało. Stary z czerwonymi lampasami na spodniach, czyli jego ekscelencja Kleist, nie miał szans wygrać z chłopcami Iwana, więc... Musieliśmy opuścić proletarską, ale przed wyjazdem Ewald powiedział mi... — Kto to jest Ewald? — spytał zdziwiony stary. — Ty głupcze, to dlatego jesteś tylko sierżantem. — Ewald to nasz generał, feldmarszałek Kleist, idioto. Czy teraz skończyłeś już z tym przeszkadzaniem? — Wszyscy wiecie, że wycofując się zostawiamy ariergardy — żeby iwan nie odkrył, że zwialiśmy, a kiedy te oddziały poczują się samotne, to przed odejściem wysadzają wszystko w powietrze. Na Kaukazie zazwyczaj robiliśmy to przed pożegnaniem przeciwnika Ewald cholernie dobrze wiedział, że jestem jego najlepszym żołnierzem. W zaufaniu tak mi rzekł: Posłuchaj, mój drogi herr obergefreiter-porta, na pewno wiesz, że Iwan sprawił nam takie lanie, że nie mogę zostawić z tyłu zbyt wielu ludzi. Ale ty jesteś wart co najmniej tyle ile cały pułk. Więc muszę cię, drogi Józefie, poprosić o to, żebyś mi dopomógł przy ewakuacji korpusu. Zasalutowałem i krzyknąłem: "Tak jest, panie feldmarszałku, wykonam zadanie, nie boję się niczego." Byłeś w kwaterze głównej? Zapytał Stege spoglądając w naszą stronę. "Oczywiście, że byłem", odpowiedział Porta, rozzłoszczony kolejnym przerwaniem. "Czy sądzisz, że musiałem łazić na piechotę jak jakiś zwykły zając, czy jak wy, dupki, kiedy utknęliście w stepach kałmuckich? — Nie, proszę pana, byłem przy sztabie i nie jeden raz Ewald prosił mnie o radę. W ogóle nie zwracał się do swoich oficerów. Dziwne, że nie zostałeś generałem." Powiedział stary. Myślę, że feldmarszałek Kleist okazał się niewdzięczny, zważywszy na to, co dla niego zrobiłeś. Porta potrząsnął głową. Zadajesz masę głupich pytań. Nie wiesz, że mundur oficera nie pasuje do mnie? Te czerwone wyłogi, jakie noszą na kołnierzach generałowie, nigdy nie oddałyby bogactwa mojej osobowości. Zamknij się, dopóki nie skończę. Potem odpowiem na twoje pytania. Postawiono mnie na pozycjach wycofującego się korpusu, żebym zabawił się trochę z Iwanem. Myślałem o tym, że mógłbym zostać wzięty do niewoli, nie wyszłoby mi to na zdrowie. Mogliby pomyśleć, że dano mi na imię Józef, żeby obrazić Stalina. Dobry Boże, pomyślałem sobie, muszę coś zrobić, żeby się uratować. Ucieszyłem się kiedy znalazłem w okopach ciało zabitego księdza wiedziałem że iwany wierzą w te wszystkie bzdury o klechach i kościele pomyślałem sobie za tym że miło będzie przebrać się w szaty kapłańskie jak pomyślałem tak zrobiłem wyskoczyłem z munduru i oddałem go księdzu żeby nikogo nie raził golizną ale nie wydawał się być mi wdzięczny zaś moje wszy też nie były uszczęśliwione jego kwaśną krwią znalazłem lustro i stwierdziłem że w nowym stroju jest mi bardzo do twarzy patrzyłem na twarz pełną pobożności otoczoną purpurą kołnierza elegancki krzyż który zawiesiłem na szyi był bardzo podobny do ozdób tłustego hermana tak moje drogie dzieci nie uwierzylibyście własnym oczom gdybyście zobaczyli starego józefa w roli księdza nie wątpimy, powiedział cicho stary. Wkrótce nadszedł Iwan i z szybkością błyskawicy zawleczono mnie przed oblicze ruskiego dowódcy, wściekłego szatana z barami tak szerokimi jak stół biesiadny. Przewracał oczami niczym kanibal i otwierając ogromną gębę ryknął Do cholery, przecież przywlekliście mi tu księdza, niech to wszyscy diabli. Jesteś pobożny? Szczypnął mnie w policzek. Naszego popa niedawno powiesiliśmy, bo zgwałcił dziewczynę i teraz zachodzimy w głowę, skąd wziąć nowego. Wolisz zostać naszym nowym popem czy zawisnąć? Przybrałem swój najświętszy wyraz twarzy i powiedziałem, tak jest, szanowny panie, zostanę waszym popem. Jednocześnie podniosłem krucyfiks nad jego głową i wymamrotałem coś w stylu: Kum spirytu tu, mój mały gnojku. Mam nadzieję, że co obrotniejsze chłopaki mają pociechę z waszych żon, gdy wy durnie walczycie tutaj za wujka kajuska. Powinniście widzieć pobożny wyraz jego twarzy, kiedy go pobłogosławiłem. Zdjąłem szmaty z nieżyjącego niemieckiego kapelana i założyłem je mojemu rosyjskiemu koledze, tak, że wyglądał jeszcze przystojniej. To była wspaniała chwila. Wiecie panowie najważniejszą sprawą dla kapelana jest dobra wypitka porta przerwał na chwilę i pociągnął z nowej butelki, którą przynieśliśmy w miejsce opróżnionej butelki z naftą. Ta miała etykietę oliwa do karabinów porta beknął kilka razy i ciągnął dalej. Porządny padre powinien odważnie kraść, jeść jak koń, kochać wszystkie piękne zakonnice i co nie mniej ważne, dobrze grać i oszukiwać w karty. W tych podstawowych czynnościach jestem nieźle wyszkolony, wiecie o tym, tak więc nie miałem żadnych problemów. Klepnął się po kieszeni, gdzie miał schowane pieniądze wygrane w oczko i szeroko się do nas uśmiechnął. Miałem wielu przyjaciół i darzono mnie wielkim szacunkiem, jak na porządnego kapelana przystało. Wieczorami grywałem w karty z pułkownikiem oraz z trzema majorami, i wszyscy oszukiwaliśmy tak otwarcie, że niemowlak by się zorientował. Pamiętam jeden wieczór, który do dziś mnie wkusza. Przez cały dzień graliśmy w remika i nikt z nas nie dostał asa pik. Napięcie rosło i każdy chciał dostać tego asa. Stawka urosła do kilku tysięcy rubli. I wtedy wyobraźcie sobie chłopaki odkryliśmy że ta świnia pułkownik przez cały czas ukrywał tego asa. Czekał aż urośnie stawka i wtedy dopiero chciał wziąć lewe. Zaczęliśmy się bić i gdyby skurwiel nie wezwał wartowników to pewnie wyrwalibyśmy mu serce przez gardło. Musicie przyznać że to chamstwo oszukiwać swoich kolegów oficerów, nie mówiąc już o mnie, o sobie duchownej i wiecie co się stało? Ta świnia kazała zamknąć nas na wartowni. Jednak po kwadransie przyszedł do nas z kartami i kilkoma butelkami wódki przebaczyliśmy mu i dalej oszukiwaliśmy pewnego dnia złożył nam wizytę generał dywizji musiałem zorganizować mszę polową przygotowałem piękny ołtarz polowy z wielką ilością świętych na zewnątrz i z kilkoma francuskimi obrazkami w środku Musiałem i ja mieć coś ładnego do oglądania podczas celebry, a ponieważ nie można było dostać żadnego wina mszalnego przeznaczyłem w jego miejsce baryłkę pobłogosławionej przeze mnie wódki. Dostałem też pół bochenka chleba, żeby zrobić z niego hostie. Mieliśmy dobre podejście do celebrowania świąt kościelnych. Kiedy pijany kapitan podszedł do ołtarza i napił się świętego wina, Zakrzyknął bluźnierczo, Józek, masz cholernie mocne wino szalne" i poprosił o drugą kolejkę. Zepchnąłem go na klęcznik i wrzasnąłem, Pietia, idź w diabły. Po chwili nienagannej modlitwy nadszedł czas błogosławieństwa. Podniosłem zatem krucyfiks i zawołałem, na kolana przed Bogiem. A ci idioci stali i gapili się na mnie jak krowy. Ani jeden nie zgiął kolan. Wyglądało na to, że przyszli do kina. Wziąłem zatem głęboki oddech i ryknąłem jak starszy sierżant Kraus, kiedy zobaczył kogoś brudne buty na kolana przeklęte gnoje albo obedrę was żywcem ze skóry. Żołnierze przyklękli, ale oficerowie i podoficerowie stali nadal. Krzyknąłem jeszcze głośniej: Mój głos był donośny, jak nigdy. Na kolana i módlcie się zgnili, wieśniacy z nadmorza Czarnego, bo wykastruję was i obetnę wam fiuty, a potem was tym nakarmię wytępę gówno jady. Podoficerowie przyklękli, ale oficerowie nadal stali, uderzając palcatami o cholewki oficerek. Stali tam i na Boga palili papierosy tak, jakby każdy z nich posyłał znaki z ofiarnego dymu. Pomyślałem sobie, że musi być coś, co spowoduje, że przyklękną. Wziąłem bardzo głęboki oddech i wkładając całą swą siłę w ryk, krzyknąłem z ambony tak głośno, że musiało się to odbić echem po całym Kaukazie. Na kolana albo rozwalę wam łby tym krucyfiksem, dziura sięgnie żołądka i zatruje wam duszę i widzę już, że wylądujecie w najgorszych czeluściach piekieł. Jakem pop gwarantuje wam najgorszy przydział w piekle. Jednocześnie zamachnąłem się na nich kielichem i oficerowie momentalnie wylądowali na kolanach. W tej chwili cały sześćset trzydziesty sowiecki pułk gwardyjski klęczał z pobożnie pochylonymi głowami i z rękami schludnie ułożonymi na lufach karabinów. Chlapnąłem solidny łek świętej wódki i regulaminowo ich pobłogosławiłem, jak nakazują przepisy dotyczące błogosławienia dużych zgromadzeń wojskowych. Później dowódca dywizji podziękował mi za piękną i wzruszającą mszę. Powiedział, że było to najpiękniejsze nabożeństwo, w jakim uczestniczył. — Wiele bym dał, żeby móc tam wtedy być — śmiał się stary. Porta wyjął swój flet, pociągnął sporego łyka oliwy do karabinów. — Jak już skończyliśmy tę piękną opowieść, to zaśpiewajmy. — Co powiecie na jak fajnie być rajfurem spytał obmierzła pieśń odbijała się echem od ścian magazynu broni na pewno to zmyśliłeś rudy naciągaczu powiedział stary trzęsąc się ze śmiechu skąd wytrzasnąłeś tę historyjkę co za obelga krzyknął porta ten idiota pyta skąd wytrzasnąłem tę historię, mój miły panie nie wymyśliłem jej Mam dobrą pamięć i to wszystko pamiętam dokładnie, wszystko. Tak jak to się wydarzyło i po prostu szczegółowo opowiedziałem. Chyba nie miałeś zamiaru powiedzieć, że ja, Józef Porta z łaski Bożej kapral nazistowskiej armii, jestem kłamcą. Jeżeli tak sądzisz, to osobiście zedrę Ci dystynkcję się przeciągnę cię przez nie i wyczyszczę jak lufę karabinu. Odmarzerować, niedowiarku. Siedzieliśmy jeszcze trochę, gawędząc cicho i dużo piliśmy. Kiedy skończy się wojna, powiedział nieco później Stege, pójdę na pole koniczyny, położę się i będę rozmawiać z ptakami. Na chwilę zapadła cisza później przerwał ją Porta wyrywając ze stojaka pistolet maszynowy i machając nim dookoła Ale ja najpierw mam kilka rachunków do wyrównania przy pomocy tego urządzenia Mam do położenia kilka tuzinów chłopców z SS szczególnie cięty jestem na pana Himmlera Zapewniam was, że wsadzę temu czterookiemu skurwielowi nóż bojowy do dupy, tak głęboko, że hemoroidy wyjdą mu gardłem. Gadanie, przerwał mu stary, ty ciągle o zemście i rewolucji, z tego nie przyjdzie nic dobrego, co najwyżej kontrrewolucja. Nie, moi panowie, lepiej zapomnieć o tych zgniłych draniach, którzy wpakowali nas w ten burdel, to tylko w szarze. Byłeś bardzo zadowolony, kiedy zastrzeliliśmy kapitana Mejera, a może wolałbyś o tym zapomnieć? To była samoobrona. Powiedział Stary. Kiedy Niemcy przegrają wojnę, pozostałych to już nie spotka. Będą siedzieli przerażeni i trwożnie nasłuchiwali naszych kroków. Niech zajmą się nimi wrogowie Niemiec, jeśli mają na to ochotę, o ile są tak głupi, żeby to robić. A co będzie, jeśli Niemcy nie przegrają wojny? Spytałem. Gadacie tak, jakby wojna miała się jutro skończyć, a my mielibyśmy w środę wracać do domu. Gapili się na mnie, jakbym był jakimś dziwadłem z innej planety. O co ci do cholery chodzi? Sapnęli jednocześnie stary i stegę. Nie przegrać tej wojny? Oszalałeś? Coś ci na mózg padło? Porta oglądał mi głowę jak małpa szukająca wszy u swego dziecka. Poirytowany szarpnąłem się, uwalniając się z jego rąk. Mówię to, co myślę. Nie słyszeliście o broni V? Kto wie, może Adolf ukrywa coś w zanadrzu. Niech Bóg chroni nas oraz naszych nieprzyjaciół, gdyby w ekipie chemików i techników Hitlera udało się wymyślić coś, co pozwoliłoby im zakończyć tę wojnę w kilka godzin. Myślisz o gazie? Zapytał Bauer kpiąco. Mieliśmy go przez cały czas, ale Adolf i jego generałowie nie odważyli się go użyć. Oni wiedzą, że gdyby spróbowali, to dostaliby podwójną porcję w odpowiedzi nie, Sven. Masz za dużo kompleksów. Kompleksy? Zaśmiał się Porta. On jest takim idiotą, że w jego głowie nie znajdziesz miejsca nawet na kompleksy. Zamknij się, odciąłem się. Nie możecie być przez chwilę poważni? Poważni? Spytał Porta. Nie, nie marzyłbym o tym. Widzisz, kiedy dostanę kulkę w plecy, to z radością pójdę do piekła przy dźwiękach muzyki. Podczas gdy ty będziesz płakał za mamusią, to się nie przytrafi Józefowi Porcie, kapralowi armii nazistowskiej z łaski Bożej. Naprawdę wierzysz, że Hitler ma szansę wygrać tę wojnę? Albo w te bzdury obroni V? Zapytał stary. Tak, wierzę, odpowiedziałem zdenerwowany. Im bliżej jesteśmy dna, tym bardziej będą szukać czegoś, co pozwoli odeprzeć wrogów i powiem ci coś, co otworzy ci oczy na tę przeklętą wojnę. Oni są przekonani, że jeśli przegrają, to wszystko przepadnie, ponieważ nie mają zagroż wyobraźni, żeby zobaczyć coś więcej oprócz ich pieprzonych regułek i regulaminów. Niewielu ma w głowie coś poza tym. Ostatni raz, gdy byłem w szpitalu, spotkałem dziewczynę, która zabrała mnie do siebie, zaprosiła mnie na przyjęcie urządzone na cześć jej dwóch braci, właśnie zostali promowani na stopień oficerski. — Powinieneś usłyszeć, jak przemawiali ci bohaterowie, zaszczyt służenia w stopniu oficerskim w niemieckiej armii, szczęśliwy los, który pozwolił im walczyć z barbarzyńcami atakujący Niemcy i germańsko rzymskie imperium. — Powinieneś słyszeć, jak się przechwalał ich ojciec. — Jestem dumny, że moi synowie będą nosić niemieckiego, narodowo-socjalistycznego orła na swojej piersi. Zaproszony na przyjęcie wikary przekonywał wszystkich, że ci dwaj kandydaci do Żelaznego Krzyża są wysłannikami Boga. Sądzisz, że tacy ludzie marzą o przegranej Hitlera? Oni pomagają mu ile tylko mogą. Jeśli Hitler przegra, to już nie będzie orzełków i swastyk do zawieszania na piersiach bohaterów, a więc muszą wygrać. Żaden z nich nie myśli, że pod innym panowaniem mogłoby być im lepiej i w sumie gówno mnie to wszystko obchodzi. Bo wątpię, czy ktokolwiek z nas będzie żyć do końca tej przeklętej wojny, bez względu na to, kto ją wygra. Po trzech latach zostało nas tylko piętnastu, a końca nie widać. Obawiam się, Sven, że masz rację, powiedział cicho stary. Rozmawiamy o tym, co będziemy robić po wojnie. Byłoby lepiej, gdybyśmy wszyscy pogodzili się z losem. Jesteśmy tylko mięsem armatnim i nawet nie piśniemy, gdy dostaniemy rozkaz wykonania czegoś wyjątkowo głupiego. Jesteśmy jak stado osłów idące za marchewką trzymaną przez Hitlera. Nie korzystamy z naszych głów. Walczymy tylko dlatego, że za bardzo się boimy, żeby uciekać. Pogadajmy o czymś innym, powiedział Stege ciężko wzdychając. Amen. — dodał Porta i beknął. — A jak to było z tymi drzewami w Tuapse? — spytał Bauer. Stary długo zwlekał z odpowiedzią. Uważnie oczyścił fajkę bagnetem i napełnił ją, korzystając z wypełnionego tytoniem woreczka Porty. — Chcesz usłyszeć o drzewach w Tuapse? Przez wiele tygodni maszerowaliśmy przez góry Kaukazu z armią von Kleista. Szliśmy od Rostowa wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Mieliśmy podbić Persję czy Syrię, czy jak się tam te cholerne kraje nazywają, ale to wszystko okazało się kiepskim żartem. Wszystko przez marszałka Timoszenkę. Strzelcy alpejscy wdrapali się na Elbrus na pięć tysięcy metrów nad poziomem morza, żeby zawiesić tam swastykę i nacieszyć się jej widokiem, ale górale Stalina szybko ją zrzucili. Kiedy nasze kolumny dotarły do Tuapse, czekała na nas urocza niespodzianka. Iwan zagrodził jedyną drogę w okolicy grubymi na półtora metra drzewami machoniowymi i akacjami. Dookoła mokradła i dżungla. Musieli ścinać te drzewa przez kilka tygodni i kiedy wyjechaliśmy za zakrętu, podpalili je nasi ludzie z dziewięćdziesiątej czwartej i siedemdziesiątej czwartej walczyli jak tygrysy, żeby oczyścić drogę. Najcięższe spychacze były bezradne. Chociaż mieliśmy niewiele paliwa, próbowaliśmy wypalić przesiekę. I o mało nie upiekliśmy się jak indyki na Boże Narodzenie. Iwan zaczaił się w gęstym lesie i namierzył nas. Wybuchła panika. Zaczęliśmy uciekać. Na szczęście Iwan ściął tyle drzew, że sam nie mógł przez nie nas ścigać. Po kilku dniach, kiedy korpus pozbierał się trochę, skierowaliśmy się w stronę Morza Kaspijskiego. Jechaliśmy po ropę. Pamiętacie jak Goebbels przechwalał się tą ropą, którą mieliśmy zdobyć? W tym czasie wędrowaliśmy tragicznymi drogami Gruzji setki kilometrów od najbliższego ropociągu, o boże, tak, tak, powiedział Pluto. Gruzińska droga wojenna, tego nie da się zapomnieć. Błotnisty szlak, wszystkie wozy grzęzły, z tego zaczął się śmiać. Pamiętacie, jak nasza 623 trójka na gąsienicach ześlizgnęła się, łamiąc słupy telefoniczne jak zapałki i utopiła w błocie kilka motocykli? Spłaszczyła je jak naleśniki, pieprzona droga wojskowa, cała kolumna zapadała się jak muchy w miodzie. Nad magazynem broni zapadł zmrok. Słyszeliśmy śpiew rekrutów wracających z ćwiczeń na poligonie. Masz ochotę na kąpiel piwną. Zawołał entuzjastycznie Porta i przechylił wielki kufel piwa nad blond fryzurą kelnerki. Zrobił to powoli i uważnie, po czym cisnął kuflem w powietrze. Kufel spadł na ladę, a resztki piwa rozprysły się dookoła. Odskoczyliśmy, rzucając przekleństwami. Porta otarł ręce z piwa i klepnął blondynkę w pupę. Wszystko było mokre. Malutki chciał się bić. To był niezapomniany wieczór w kantynie. 6. Malutki i Legionista. Drugi batalion skierowano do wielkiej fabryki, gdzie razem z innymi frontowcami testowaliśmy nowe czołgi. Był to bardzo przyjemny okres, pomimo, że nieraz musieliśmy harować po piętnaście lub szesnaście godzin na dobę, monotonia koszarowego życia odeszła w zapomnienie. Mogliśmy tutaj zgubić się w tłumie setek cywilnych robotników z całej Europy. Porta szalał jak byk brachmy. Pracowało tu prawie dwa tysiące kobiet, a on w mniejszym lub większym stopniu uważał je za swoją własność. Brygadzista prawie zawsze wypisywał nam przepustki pozwalające na zwiedzanie okolicy poza ogrodzeniem. Pewnego dnia Pluto przesadził. Ukradł ciężarówkę i jeździł nią od baru do baru, upijając się przy tym coraz bardziej. W końcu wpakował ciężarówkę w mur, trzy metry od posterunku policji. Dostał za to czternaście dni aresztu. Powinien dziękować jednemu z brygadzistów, że nie skończyło się gorzej. Facet przysiągł, że pozwolił wyjechać ciężarówką na zewnątrz oraz że Pluto jest w fabryce osobą niezastąpioną. Pomimo tego pułkownik von Weisshagen zbeształ go okrutnie przed frontem pułku i wlepił mu czternaście dni aresztu. Kiedy szlachetni obrońcy ojczyzny pokornie słuchali, on przemawiał do wielkiego, wyprężonego na baczność pluta, ubranego w uniform, będąc wytworem splendoru mundurowego czterech ostatnich dekad. Jesteście plamą na honorze armii, śmierdzącą zgnilizną. Bóg jeden wie, jakim cudem dostaliście się do tej jednostki. Ponieważ więzienie wojskowe było przepełnione, Los sprawił, że podzielił chleb, łoże i cele z byłym sierżantem Reinhardem, który trochę wcześniej popadł w niełaskę i został zapomniany przez wszystkich, włączając w to Boga i sąd wojenny. Jak się później okazało, pozostał w areszcie aż do wyzwolenia przez Amerykanów w 1945 roku. Wyzwoliciele zrobili z niego strażnika więziennego. Ktoś musiał nim być, więc dlaczego nie Reinhardt? Wystarczająco dobrze poznał więzienie. Jako dobry i sumienny strażnik służył wiernie nowemu zwierzchnikowi na tyle dobrze, że trzy lata później sam znalazł się w ciupie. To wielki wstyd, zwierzył się swojemu towarzyszowi z celi. Przecież mundur tak do niego pasował. Początkowo nasz dowódca plutonu, porucznik harder, ciągle klął na nasze niezbyt wojskowe zachowanie. W końcu zrezygnował i w cichej rozpaczy siadał w kantynie, topiąc w alkoholu swój idealizm dziewiętnastolatka. Nasze życie było bardzo hałaśliwą mieszanką radości i smutku. Żyliśmy dniem dzisiejszym, bo jutro mogliśmy już być martwi. Żyliśmy gwałtownie i bez opamiętania. Naszym celem było przestać myśleć i niczego nie pamiętać. Byliśmy zbirami, którym założono na szyję postronki. Nazywano nas bandytami i kryminalistami. Tak sądziło siedem milionów Niemców. Byliśmy przecież obywatelami trzeciej kategorii. Doświadczenie nauczyło nas, żeby każdego traktować jak ścierwo, dopóki nie przekonamy się, że jesteśmy w błędzie. Dowody, jakich żądaliśmy, były niełatwym testem dlatego, kto podjął taką próbę, kto nie należał do naszego wąskiego kręgu, był uważany za wroga. Tolerowaliśmy takich ludzi, ale nigdy nie ruszylibyśmy palcem, żeby im pomóc. Ich życie było nam zupełnie obojętne. Piliśmy wszystko co zawierało alkohol i znajdowało się w zasięgu rąk w niedoli pomagały nam papierosy z opium szliśmy do łóżka z każdą napotkaną kobietą tym łóżkiem często była wartownicza budka lub przydrożny rów Widzieliśmy tysiące umierających ludzi Przyjaciół rozstrzeliwanych na naszych oczach, ludzie ubrani w takie same mundury jak nasze, byli wieszani i rozrywani. Byliśmy w plutonach egzekucyjnych i wiedzieliśmy, jak Niemcy i Niemki padają na ziemię, zabarwiając ją na czerwono. Niezliczone ilości żołnierzy zginęły w rosyjskich stepach, w górach Kaukazu lub zarżnięci na bagnach Ukrainy. Czasami płakaliśmy. Ale zdarzało się to tylko wtedy, gdy byliśmy dostatecznie pijani, aby nie wiedzieć dokładnie, co robimy. W gruncie rzeczy byliśmy już martwi za życia, ale unikaliśmy w rozmowach tego tematu. Siedząc w kantynie, zaczepialiśmy trzy kelnerki. Hej ty, zagadał porta do blondynki. Masz ochotę na wspólne manewry? Brak odpowiedzi. Jedynie pogardliwe obrócenie głowy. Spróbuj tego statusie marzucisz wszystko i przyjedziesz do mnie na front. Wyjeżdżasz na front? Spytała. Możliwe, możliwe, nigdy nie wiadomo, co wymyśli skórzana dupa, uśmiechnął się Porta. To może być twoja ostatnia szansa na najlepszy numerek w życiu? Nie interesuje mnie to cwaniaczku, powiedziała w stronę półki z butelkami. Chryste, ryknął Porta. Czyżbyś była lesbijką? Nawet jeśli nią jesteś, nie przejmuj się. Mam wystarczające doświadczenie, żeby cię zadowolić. Spotkajmy się obok Mary Kało siódmej. Na razie podaj mi kufel jasnego Minchener Hofbrau i to wszystko. Skoczyła w kierunku porty. Złożę skargę na ciebie. Syknęła czerwona jak burak. Śmiało. Jestem kolekcjonerem skarg. Malutki rozepchnął nas i krzyknął. Piwo, pięć kufli. Odwrócił się do niewielkiego faceta, który stał przy ladzie i popijał piwo. Zapłać za moje piwo albo urwę ci głowę. Chyba nie mnie ma pan na myśli? spytał mężczyzna wskazując na siebie i przyjmując tak zabawny wyraz pokrytej bliznami twarzy, że wybuchliśmy śmiechem. Malutki, który był największym bykiem w całej okolicy, spojrzał na niego i odpowiedział delektując się każdym słowem. Właśnie, że tak, kozi bobku. Niosąc pięć dużych kufli, odwrócił się do kelnerki i powiedział zdawkowo: Ta kupa gnoju obiecała zapłacić. Zapadła głucha cisza. Mały, pokancerowany mężczyzna dopił swoje piwo, oblizał usta i wytarł je wierzchem dłoni. To ty jesteś malutki zapytał ponad dwumatrowego goryla który nie dotarł jeszcze do stołu zapłać i zamknij się odpowiedział malutki zapłacę za siebie ale nie nalewam świniom do koryta wyobraź sobie że przyszłaby tu świnia ciągnął dalej mężczyzna z bliznami malutki zatrzymał się gwałtownie Puścił kufle, które z brzękiem rozbiły się o podłogę. W kilku ruchach dotarł do kąta, gdzie mały człowiek stał nieporuszony, sięgając malutkiemu do żeber. Co do cholery powiedziałeś, robaku? Ryknął malutki. Ślina pieniła mu się w kącikach ust. Mały mężczyzna spojrzał na niego badawczo. Głuchy jesteś? Nie wiedziałem, że świnie mają kłopoty ze słuchem. Malutki zbladł i zamierzył się pięścią. Spokojnie, grubasie. Jeśli masz ochotę na walkę, to wyjdźmy na zewnątrz. Nie będziemy przecież demolować tych ślicznych mebelków. Mały mężczyzna uśmiechnął się rozbrajająco. Odłożył kufel i ruszył do drzwi. Malutki zamachnął wściekle swymi małpimi rękami i ryknął w furii prawie niezrozumiale — zatłukę cię, gnoju! Niski mężczyzna zaśmiał się — śmiało, prosiaku, spróbuj. Uważaj tylko, żebyś się za nadto nie utrudził. W przepełnionej kantynie zapanowała śmiertelna cisza. Nie mogliśmy uwierzyć własnym uszom. Wielki byk, zabójca z fabryki, został wyzwany przez faceta, który miał niewiele ponad metr pięćdziesiąt wzrostu. Na jego nowym, szarym mundurze lśniła biała opaska z napisem Sonderdienst i z dwiema trupimi główkami, co wskazywało na przydział do karnego pułku pancernego. Za dwoma mężczyznami z kantyny wybiegło trzystu chłopa, żeby oglądać masakrę. Malutki pokrzykiwał, ryczał i machał rękami. Ten drugi ichotał: Rozluźnij się, świniaku. Wyczerpiesz się i nie będzie z ciebie żadnego pożytku w chlewie. Nawet najbrzydsze świnki nie będą chciały się z tobą kolegować. I wtedy wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Ten niski facet wyskoczył z nienacka w powietrze i kopnął malutkiego podkutymi butami w twarz, po czym Wielkolud upadł jak kręgiel. Mężczyzna doskoczył błyskawicznie do leżącego, odwrócił go brzuchem do dołu, usiadł na nim w rozkroku, chwycił za jasno rudą czuprynę, grzmotnął jego twarzą o ostry żwir, kopnął w nerki, na koniec splunął na niego i jakby nie wydarzyło się nic szczególnego, wrócił do kantyny. Trzystu widzów patrzyło z rozdziawionymi gębami zamówił kwartę piwa i pił z satysfakcją wróciliśmy na nasze miejsca i z zaciekawieniem patrzyliśmy na samotnie popijającego piwo mężczyznę który pokonał niezwyciężonego dotąd zbira byliśmy zdumieni pluto poczęstował go papierosem krótkie dziękuję po czym zapalił postawiono przed nim kolejne piwo pozdrowienia od kaprala Sterna powiedziała kelnerka, odepchnął kufel. Proszę oddać z powrotem, ponieważ kapral Alfred Kalp z drugiego pułku legii cudzoziemskiej nigdy nie pije, gdy stawiają mu nieznajomi. Służyłeś w legii? spytał Pluto. Słyszałeś co powiedziałem, a może i ty masz kłopoty ze słuchem? Pluto odwrócił się i udał, że nie ma sprawy. Malutki wrócił, i usiadł w kącie koło okna, mrucząc pod nosem straszliwe groźby. Jego twarz wyglądała jak mielonka. Wstał, przeszedł do umywalki i wsunął głowę pod strumień wody, zmywając krew i żwir. Parskał jak foka. Nie wycierając twarzy, zamówił trzy piwa i usiadł w swoim kącie. Porta przeskoczył ladę, żeby być bliżej blond kelnerki. Próbował ją pocałować. Czy ktoś ci już powiedział, że masz wspaniałą talię? A jak twoje uda? Nagle przeskoczył ladę z powrotem i z szybkością błyskawicy zwrócił się do byłego legionisty. Przypadkiem słyszałem, co mówił pan do mojego przyjaciela Pluto. Może takie teksty ujdą ci na sucho w marokańskim burdelu? Ale uważaj pan na swoje maniery, kiedy zwracasz się do przyjaciół pana Józefa Porty z Berlina. Mówiąc to porta, wyciągnął się, żeby dodać komicznej powagi swojej przemowie. Legionista podniósł się powoli i ukłonił grzecznie porcie, podczas gdy jego oczy rozszerzyły się z zadowolenia. Alfred Kalb z drugiego pułku legii cudzoziemskiej jest bardzo wdzięczny za dobrą radę koledze z Berlina, Józefowi Porcie. — W jakiej jednostce służysz? — zapytał stary pojednawczym tonem. — Dwudziesty siódmy pancerny, pierwszy batalion, trzecia kompania. Od dzisiaj, od jedenastej rano. — O cholera, to z nami! — krzyknął Porta. — Ile dostałeś latek? — Dwadzieścia — powiedział Kalb. — Przesiedziałem już trzy za niewłaściwą postawę wynikającą ze służby w obcej armii... Mój poprzedni adres to obóz Fagen w Bremie. Malutki podszedł do Lady, rzucił markę. Jasny Dortmunder, zamówił. Pozostał przy barze i opróżnił kufel jednym haustem. Podszedł do małego legionisty, wyciągnął rękę i powiedział: Przepraszam, kolego, to moja wina. W porządku, nie ma sprawy. Ledwo skończył, kiedy pociągnęła go wielka łapa, malutki walnął kolanem w zaskoczoną twarz legionisty, jednocześnie niczym młotem uderzył go w tył szyi, pozbawiając przytomności. Następnie malutki kopnął go w twarz, łamiąc nos, podniósł się, otrzepał ręce i rozejrzał się po otaczających ich ludziach. Pluto pociągnął łyk piwa i spokojnie powiedział: Podejrzewam, że w drugim pułku legii cudzoziemskiej tej sztuczki nie znają. Ale uważaj na siebie malutki, bo pewnego dnia znajdziemy się na froncie wschodnim i znam co najmniej trzy tysiące facetów, którzy chętnie wpakują kulkę dum-dum w twoją tłustą facjatę. Niech spróbują warknął malutki. Kiedy wychodził odprowadzał go pomruk przekleństw. Ten typ prędzej czy później zginie nagłą śmiercią, zauważył Stary, i nikt go nie będzie żałował. Tydzień później, razem z legionistą, mitowaliśmy wielki kocioł fabryczny. Wskutek kopnięcia malutkiego, legioniście musiano amputować kawałek nosa. Część kotła przytykała do ściany, akurat przechodził koło nas malutki. Hej, ty tam! — Silny wielkoludzie, podejdź tutaj i pokaż, czy potrafisz przytrzymać nity, które nam ciągle wyskakują. Legionista krzyknął do niego kpiąco. Malutki jak wszyscy awanturnicy był ambitny i bardzo głupi. Wypiął dumnie piersi i wchodząc do kotła naśmiewał się z nas. — Słabe usze, pokażę wam, jak się nituje — kiedy tylko znalazł się wewnątrz, zablokowaliśmy wyjście wózkiem wyładowanym cementem. Koła wózka zablokowaliśmy klinami, malutki był w pułapce. I wtedy rozpętało się piekło. Piętnaście młotów pneumatycznych i podbijaków rozpoczęło koncert na stalowym bębnie. Legionista przyłożył wąż z parą wodną do dziury i wpuścił do środka strumień wrzącej i pary. Takie doświadczenie zabiłoby każdego oprócz malutkiego. Spędził w szpitalu trzy tygodnie, a kiedy wrócił do jednostki, to choć był jeszcze cały w bandażach, natychmiast wdał się w kolejne bójki. Pewnego dnia kalb wsypał mu do zupy sproszkowane szkło. Z triumfem oczekiwaliśmy, kiedy eksplodują mu wnętrzności, lecz nie doczekaliśmy się najmniejszego efektu. Jakiś czas później porta uratował legioniście życie, gdy zauważył, że malutki dolał mu do piwa czystej nikotyny. Porta bez słowa wytrącił legioniście kufel z ręki. Mały żołnierz został zaakceptowany. Zaczęło się przypadkiem, od czegoś równie nudnego i banalnego, jak flaki z olejem, skończyło się nalotem i rozkazami wymarszu. Na wojnie jak to na wojnie przyzwoitość traci znaczenie, zaś miłość jest krótka i niepewna. Możecie to oceniać, jeśli taka jest wasza wola, ale tylko starcy, którzy nigdy nie zaznali miłości, nie są w stanie zrozumieć tych, którzy poszukują miłości, znajdują ją i doświadczają jej siedem scena miłosna. Buty na wysokim obcasie zdecydowanie stukały o mokry chodnik. Stałem ukryty pod ścianą, w cieniu rzucanym przez niebieską zaciemnioną żarówkę. Byłem pewien, że to Elza, moja dziewczyna. Nadal stałem w ciemności, żeby mnie nie zobaczyła. Cieszyłem się z tego, że ją widzę, nie będąc samemu widzianym zatrzymała się później przeszła kawałek w jedną stronę i wróciła znowu się zatrzymała i spojrzała wzdłuż ulicy prowadzącej do alei wysadzonej topolami popatrzyła na zegarek a potem poprawiła zieloną chustkę obok przechodził żołnierz piechoty zwolnił zatrzymał się i zagaił chodź kochanie ze mną nigdy nie będziesz czekać Odwróciła się od wygłodniałego żołnierza, roześmiał się cicho i poszedł w swoją stronę. Podeszła do latarni. Zacząłem nucić. Un zere bajden szaten zarn, wir einer aus. Das wir solib un uns hatten, das za mein gleich daraus. Un Leute zolen es sehen. Wenwia, Bajder, Lanterne, Sztejen odwróciła się i spojrzała w ciemność. Powoli podszedłem do niej. Już miała na mnie nakrzyczeć, ale tylko się roześmiała. Wbrew regulaminowi szliśmy pod rękę. Skręciliśmy w stronę ruin. Zapomnieliśmy o wojnie i oczekiwaniu. Byliśmy razem. Dokąd pójdziemy, Elzo? Nie wiem, Sven. Gdzieś, gdzie możemy być z dala od żołnierzy i smrodu piwa. Chodźmy do ciebie. Chciałbym zobaczyć, jak mieszkasz. Znamy się od pięciu tygodni i cały czas spędzamy w pubach, śmierdzących kawiarniach i brudnych ruinach. Zanim odpowiedziała, przeszliśmy kawałek drogi. Dobrze? Chodźmy do mnie, ale musisz być cicho, nikt nie może cię usłyszeć. Pojechaliśmy hałaśliwym, rozklekotanym trolejbusem. Naszymi towarzyszami podróży byli smutni, szarzy ludzie. Wjeżdżaliśmy do przedmieść. Pocałowałem ją i pogłaskałem w policzek. Przycisnęła moją dłoń i cicho roześmiała się. Tutaj nie było już ruin tylko otoczone ogrodami prywatne domy, w których mieszkali bogaci ludzie, nie opłacało się zrzucać bomb na takie miejsca, ponieważ ofiar byłoby zbyt mało zabrzmiały syreny alarmu przeciwlotniczego udawaliśmy, że ich nie słyszymy masz przepustkę na całą noc? Tak, do ósmej rano Pluto mi ją załatwił stary dostał przepustkę na trzy dni i pojechał do Berlina Wszyscy dostali przepustki? Tak. Zatrzymała się i ścisnęła mnie za ramię. Twarz jej pobladła, jej wilgotne oczy błyszczały światłem odbitym od przyciemnionej latarni. Sven, czy to znaczy, że wyjeżdżasz? Nie odpowiedziałem. Pociągnąłem ją nerwowo i milcząc szedłem dalej. Odczytując ten bezsprzeczny fakt z mojego milczenia powiedziała szeptem: Wtedy wszystko się skończy. Ty wyjeżdżasz. Nawet jeśli mój mąż wróci, pamiętaj, że ty dałeś mi to, czego on nigdy nie był w stanie. Sven, nie poradzę sobie bez ciebie. Obiecaj, że wrócisz. Nie mogę. Nie jestem panem własnego losu. Decydują o tym Ruscy i inni. Kocham cię. Zaczęło się to od żartu, a fakt, że jesteś mężatką, był dodatkową atrakcją, ale to okazało się czymś znacznie więcej. Może to dobrze, że dostajemy rozkaz wyjazdu. Znowu cisza. Zatrzymaliśmy się przed bramką do ogrodu, a później przemknęliśmy się do domu. Patrząc na wschód, widzieliśmy na niebie pociski smugowe strzelających dział przeciwlotniczych. Elsa ostrożnie otworzyła drzwi i przed zapaleniem światła upewniła się, czy zaciemniające zasłony są opuszczone. Zaświeciła tylko małą lampkę z żółtym abażurem. Wydawało się, że emanuje od niej ciepło. Objąłem ją ramionami i pocałowałem gwałtownie. Prawie brutalnie obudziła się w niej namiętność odpowiedziała mi równie gwałtownym pocałunkiem i przycisnęła do mnie swe smukłe ciało nie rozdzielając ust padliśmy na sofę przesuwałem rękoma po szwach pończoch szukając nagiego ciała jej skóra była chłodna gładka sucha i pełna kobiecego zapachu zapomniałem o koszarach mrocznym magazynie broni smrodzie oleju piwa przepoconych mundurach cuchnących mężczyznach i starych skarpetach o zrujnowanym mieście podkutych butach sprośnych piosenkach burdelach i wielkich grobach wypełnionymi ciałami byłem z wytwornie ubraną kobietą pachnącą perfumami pochodzącymi ze zboczy południowej Francji miała szczupłe długie nogi jeden but spadł drugi był jeszcze na nodze zaokrąglone kolana z wgłębieniami po bokach obciągnięte jasnoszarymi jedwabnymi pończochami spódniczka była tak wąska że trzeba było podciągać ją powyżej ud, by dać nogom swobodę ruchów na podłodze leżał futrzany dywan nie wiedziałem z czego był zrobiony z karakłów bobrów a może z cielaka Kobiety zapewne rozpoznałyby czarne jak noc karakuły symbol bogactwa i luksusu. Niezręcznym chwytem wojaka oderwałem guziki od jej różowej bluzki. Jej pierś została jeńcem mojej dłoni. Tym razem nie były to ręce żołdaka, ale odwieczny czuły dotyk kochanka. Moje zgłodniałe miłości, niebieskie oczy, które płakały, śmiały się i oglądały niezmierzone, zaśnieżone rosyjskie stepy, pożerały jej wrażliwe sutki. Delikatnie uwolniła się z moich objęć. Mam ci powiedzieć, — Co myślę? — zapaliła papierosa i odpowiedziała, zbliżając drugą pierś do moich ust. — Wiem, o czym myślisz, kochany. Będziesz w krainie Shangri-La, za niebieskimi wzgórzami, gdzie nie ma baraków i rozkazów, daleko od towarzystwa Gryzi piórków, Będziesz tam, gdzie nie ma zapachu skóry i atramentu, w krainie wina kobiet i zielonych drzew. Masz rację, odrzekłem bez pośpiechu. Podniosłem fotografię ze stolika stojącego za sofą. Mężczyzna w mundurze. Przystojny, o regularnych rysach twarzy, z wypustkami oficera sztabowego na mundurze. W jednym z rogów fotografii widniał napis Twój Horst 1942. Twój mąż? Spytałem. Odebrała mi fotografię, ostrożnie położyła na półce za sofą i przywarła do mnie ustami. Całowałem jej pulsujące skronie, wodziłem ustami wokół jej zgrabnych piersi, gryzłem w podbródek i pociągałem jej głowę do tyłu za ciemne włosy. Jęczała z bólu, namiętności i pożądania. Och, sven, znajdźmy nasze że ściany spoglądał na nas z dezaprobatą obraz kobiety. Była ubrana w bluzkę z wysokim, koronkowym kołnierzykiem. Jej szare oczy nigdy nie marzyły o Shangri-La, ale nigdy również nie widziała zrujnowanego miasta oraz kobiet, których dusze wyjące bomby rozerwały na strzępy. Do cholery z tymi morałami. Jutro będziesz martwy. Nasze na wpół otwarte usta naciskały na siebie. Nasze języki wiły się jak węże napinaliśmy i rozluźnialiśmy w niekończącej się namiętności. Nagromadzona frustracja przekształciła się we wzniosłość. Czara miłości napełniła się po brzegi. Nasze usta bez przerwy odnajdywały się w wygłodniałej tęsknocie, jej piersi były odsłonięte, turkusowy stanik i halka leżały na podłodze, leżała nago, a jednocześnie była częściowo ubrana, co sprawiało, że budziła zarówno obezwładniające pożądanie, jak i spełnienie. Pewnie dlatego, że całkowicie rozebrana kobieta rozczarowuje mężczyznę. On zawsze chce mieć coś malutkiego, mięciutkiego do zdjęcia. Guziczek stawiał opór. Podniosła rozgorączkowane ręce, żeby pomóc. Jej palce pieściły mnie po plecach. Ciepłe, miękkie, a jednocześnie silne i zniecierpliwione pożądaniem. Syreny wyły, ale my byliśmy z dala od frontu. Przekroczyliśmy ostatni próg, daliśmy sobie nawzajem najgłębszą satysfakcję, uścisk, który zawiera w sobie wieczność. Byliśmy nienasyceni, w końcu zapadliśmy w głęboki sen. Sofa była za wąska dla dwojga, spaliśmy na grubym dywanie. Kiedy zbudziliśmy się, byliśmy zmęczeni, lecz zadowoleni. Za nami była noc, która na długo pozostanie w pamięci. Ubrała się i pocałowała mnie tak, jak potrafi to tylko zakochana kobieta. Zostań, Sven. Zostań. Nikt nie będzie cię tutaj szukał, proszę, zostań! Zalała się łzami. Wojna wkrótce się skończy, to szaleństwo tam wracać. Uwolniłem się od jej uścisku, nie. Takie coś zdarza się tylko raz. Nie zapominaj o mężu we Francji. On też wróci, a wtedy gdzie pójdę? Torgał, Fagen, Buchenwald, Gross-Rosen, Legri? Nie. Nazwij mnie tchórzem, ale się nie odważę. Sven! Jeśli zostaniesz, rozwiodę się z nim, załatwię ci lewe papiery. Pokręciłem głową i na kawałku papieru zapisałem jej numer poczty polowej: 23 645. Przycisnęła skrawek papieru do piersi. Gdy wychodziłem, milcząco odprowadziła mnie spojrzeniem. Szybko i bez oglądania się zniknąłem z jej oczu w porannej mgle. Zatrzymywaliśmy się na wielu stacjach. Godzinami staliśmy w kolejce po odrobinę cieniutkiej grochówki. Wielokrotnie w deszczu i śniegu przykucaliśmy nad torowiskiem, aby ulżyć jelitom. Podróż wlokła się niemiłosiernie. Przez dwadzieścia sześć dni toczyliśmy się po szynach w głąb Rosji, w końcu opuściliśmy nasze bydlęce wagony. Osiem. Powrót na front wschodni. Pociąg składający się z trzydziestu wagonów przeznaczonych normalnie do przewozu zwierząt oraz z trzech bardzo starych wagonów osobowych trzeciej klasy wlókł się już dwa tygodnie wioząc żołnierzy i oficerów rozlokowanych według starszeństwa w wagonach osobowych lub towarowych. Lokomotywa pchała przed sobą węglarkę wypełnioną piaskiem na wypadek gdyby partyzanci zaminowali tory. Przed końcem podróży, na obskurnej stacji w Rosławlu, na tym długim szlaku przez Polskę i Ukrainę, doświadczyliśmy wielu zadziwiających rzeczy. Po opuszczeniu wagonów maszerowaliśmy kolejami zapylonej, piaszczystej drogi, wyżłobionymi przez tysiące pojazdów. Pozycje naszego dwudziestego siódmego Karnego pułku pancernego znajdowały się we wsi Branowska. Przywitał nas tutaj niczym długo nie widzianych przyjaciół, kapitan von Baring, był blady jak trup i wyglądał na wyczerpanego. Mówiono, że cierpi na nieuleczalną chorobę żołądka, spędził jakiś czas w szpitalu, ale szybko wyekspediowano go z powrotem na front, później zapadł na żółtaczkę, co nie poprawiło jego wyglądu. Pewnie jeszcze siedzielibyśmy bezpiecznie na tyłach, gdyby nie Pluto, Porta oraz Legionista. Tych trzech wariatów naprzykrzało się każdemu, kto mieszkał w promieniu wielu mil od koszar. Wszystko zaczęło się od bójki Malutkiego z Legionistą w kantynie. Malutki wylądował w efekcie w naszej kompanii, co nie za bardzo mu się spodobało, ale stawkę podniósł Porta, który nielegalnie wybrał się do miasta w cywilnym przebraniu. Oczywiście upił się i o mało nie zgwałcił dziewczyny, na którą natknął się na zapleczu czerwonego kota. Usłyszeliśmy jego krzyk No ślicznotko, zobaczysz, co cię czeka za podpuszczanie facetów. Dziewczyna krzyczała po części ze strachu, a częściowo z powodu wypitego alkoholu. Kiedy tam wpadliśmy, porta zdjął już z niej większość ubrania, zaś ona leżała na plecach w pozycji bardzo niedwuznacznej. Porta był w samej tylko koszuli. Pluto dopełnił chrztu, wylewając na nich zawartość butelki z piwem i mówiąc Powiadam wam, idźcie i rozmnażajcie się. Następnie wyszliśmy, zadowoleni, że wszystko odbywa się jak należy. Ale następnego dnia dziewczyna wytrzeźwiała i usiłowała przypomnieć sobie, co zaszło. Wydawało jej się, że w obrzędzie uczestniczyli jacyś żołnierze. Stwierdziła zatem, że została zgwałcona ze wszystkimi konsekwencjami tego czynu. Opowiedziała całą historię ojcu, oficerowi rezerwy i co najgorsze kwatermistrzowi batalionu gospodarczego ten pobiegł do pułkownika von Weisshagena i chociaż ten nie bardzo lubił kwatermistrzów maszyneria została wprawiona w ruch. Kiedy na zbiórce dziewczyna z niewinną miną maszerowała przed frontem naszej kompanii rozpoznała Pluta i portę. Areszt wojskowy ponownie otworzył swoje gościnne wrota. Pluto jednak nie ustępował porcie. Pewnego dnia zaprosił nas na wycieczkę czołgiem szkolnym, który, jak wszystkie tego typu wozy, miał zdemontowaną wieżę. Wyglądał jak wanna na gąsienicach. Porta przejechał przez rejon garaży z prędkością 40 km na godzinę, chociaż dla wszystkich pojazdów obowiązywało tam ograniczenie szybkości do 15 km. Kiedy z wyciem silnika i klekotaniem gąsienic zrobiliśmy już 4 lub 5 rundek, Pluto puścił na chwilę drążki sterownicze, odwrócił się do nas. Udowodnię wam, że to dziadostwo może wyciągnąć więcej niż czterdziestkę, powiedział. Z powici tumanem kurzu wyskoczyliśmy z wyciem na drogę i wtedy, niczym królik z kapelusza, pojawił się mały Opel, dalej wszystko rozegrało się w ułamku sekundy. Zmiażdżyliśmy opla, a jego resztki przeleciały nad rowem i wylądowały na placu apelowym, autko koziołkowało jeszcze ze trzy lub cztery razy, dwa koła odpadły i wesoło potoczyły się dalej, uderzając w końcu w mur stołówki. Wielkie dzięki Pluto, powiedział z podziwem Porta. Teraz zobaczymy, kto jest mocniejszy w gębie. Ja czy ten gość z Opla, rzekł ze spokojem Pluto. Ku naszemu przerażeniu ze zmiażdżonego samochodu w postrzępionym mundurze wyczołgał się adiutant naszego dowódcy. Kiedy do nas dotarł, zaczął wściekle przeklinać o niemiałego Pluta. Przejażdżka kosztowała Pluta czternaście dni w ciemnicy, a dla reszty była bezpośrednim powodem błyskawicznego biletu do Rosji. Może nie była to zbyt wygórowana cena. Rozgniewany Porta cisnął oporządzeniem o podłogę chałupy, w której zajęliśmy kwatery. Krzyknął na jakiegoś starego Rosjanina, który siedział koło pieca w rogu izby i pocierał swoje zawszone plecy o ścianę. — Przyjechał Józef Porta. Czy szanowny sowiecki obywatel ma dużo wszy? Rosjanin, nie rozumiejąc ani słowa, uśmiechnął się, więc Porta przeszedł na rosyjski. Widzicie, towarzyszu, Józef Porta wraz ze swymi ludźmi znowu przybyli na front wschodni. I chociaż jestem niezrównanym żołnierzem, to cała germańska maszyneria wojenna wkrótce zawróci na zachód, w stronę pięknego Berlina. Niebawem przybędą twoi czerwoni bracia, żeby cię wyzwolić i uszczęśliwić długimi przemówieniami, a potem cię powieszą. Rosjanin gapił się na nas, po czym wydukał. Germańskie odchodzą, bolszewiki przyjadą. Tak jest, towarzyszu, uśmiechnął się Porta. Przepowiednia Porty wywołała natychmiastowy efekt i. Dziewięciu zgromadzonych w chacie cywilów odbyło w śmierdzącej stęchlizną izbie szeptaną konferencję. Jeden z nich poszedł najprawdopodobniej podzielić się z nowiną z innymi mieszkańcami smutnej, szarej wioski. Niektórzy pokryjomu zaczęli pakować swój dobytek. Porta ponaglał ich krzycząc: Nie zapomnijcie o flagach z okazji zwycięstwa! Pluto na czworakach szykował sobie posłanie na podłodze, ale komentarze porty sprawiły, że ze śmiechu przewrócił się na podłogę, kiedy doszedł do siebie, podniósł z ziemi pistolet maszynowy, poklepał go znacząco i oznajmił w łamanym rosyjskim. Kiedy przyjdzie towarzysz komisarz, wy szybko martwiej, bo nie partyzanci, pospieszcie się i zostańcie partyzantami. Stary Rosjanin podszedł do niego i powiedział z nietypową godnością. To nie jest śmieszne, her Soldat. Przykryci płaszczami z pojemnikami na maski przeciwgazowe służącymi za poduszki staraliśmy się zasnąć. Podobno mieliśmy walczyć jako zwykła piechota. Słyszeliśmy, że nasza dziewiętnasta pancerna została wybita przez naszych rosyjskich kolegów, a wszystkie czołgi zniszczone. Wpadliśmy w kupę główna, powiedział Stege. Racja, stwierdził Miller. Pewien gość ze sztabu pułku mówił mi, że cały pięćdziesiąty drugi korpus uciekał przed depczącym mu po piętach iwanem. Niech Bóg ma nas w swojej opiece, rzucił Pluto. Jeśli to prawda, to będziemy musieli się też stąd zabierać. Ale te pięknisie z pięćdziesiątego drugiego zawsze byli szybcy w nogach. To górskie małpy, dodał Stege. Zawsze działali mi na nerwy z tymi ich głupimi Edelweiss na czapkach i rękawach. Kiedy maszerowali, wyglądali jakby im ktoś poprzyczepiał wstążki. Powoli w pokoju nastała cisza. Legionista był ostatnim, który się odzywał. Przeklinał wszy po niemiecku, francusku i arabsku. Wkrótce słychać było tylko chrapiącą orkiestrę. Było jeszcze ciemno, kiedy ktoś kopnął nas, ogłaszając szeptem Pobudka! Na wpół śpiący porta mruknął rozzłoszczony, dlaczego szepczesz? Czy myślisz, że Iwan przykłada ucho do dziurki od klucza, wynoś się stąd draniu, bo ci rozłupie czaszkę! Powoli wstaliśmy i pozbieraliśmy naszą broń i oporządzenie. Udaliśmy się na miejsce zbiórki, przeklinając i potykając w ciemnościach, dołączyliśmy do reszty piątej kompanii. Byliśmy brudni i zaspani. Latarki pobłyskiwały przy odczytywaniu dokumentów i map, cicho wydawano rozkazy i brzęk stali wypełniał wilgotną noc. Malutki jak zwykle był w nastroju do walki i wygrażał każdemu, kto podszedł zbyt blisko. Von Baring przyszedł w swoim długim płaszczu z doczepionym kołnierzem, takim samym jaki nosili na warcie szeregowcy, nie miał żadnych odznak ani naszywek. Przerwał rozmowę prowadzoną przez starszego sierżanta Edela z dowódcami plutonów. Czołem kompania, gotowi do wymarszu? Nie czekając na odpowiedź podał komendę. Kompania baczność, w prawo zwrot! Naprzód marsz! Porta i legionista bezczelnie palili, reszta wzięła z nich przykład. Maszerowaliśmy w luźnym szyku, przyjaciele odszukiwali się wzajemnie, żeby poczuć się raźniej w otaczającym mroku i atmosferze lęku. Porta podał mi granat obronny. Nie mam na niego miejsca, weź go. Bez słowa wsadziłem go do kieszeni. Ekwipunak grzechotał i dzwonił. Byle co wywoływało zdenerwowanie, deszcz bębnił w stalowe hełmy i spływał stróżkami po szyi. Przeszliśmy przez zagajnik, a później stratowaliśmy pole słoneczników. Malutki przez cały czas z kimś się kłócił i zaczynał być bardzo głośny. Wkrótce mieliśmy wejść do walki. Von Baring zatrzymał się i przepuścił kompanie. Porucznik Harder został sam na czele. Na skórzanym pasku kołysał mu się pistolet maszynowy. Kiedy malutki przechodził obok von Baringa, usłyszeliśmy, jak kapitan mówi w łagodny, ale zdecydowany sposób. Widziałem twoje papiery i słyszałem o tobie. Ostrzegam. Nie będę tolerował żadnych zaczepek. Znalazłeś się w porządnej kompanii. Wszyscy są tu dobrze traktowani, ale nie zapominaj, że są sposoby na takich głupków jak ty i nie zawaham się z nich skorzystać von Baring powrócił na swoje miejsce na czele za porucznikiem Harderem. Na głowie miał czapkę oficerską zamiast hełmu, na jego prawym ramieniu wisiał pistolet maszynowy, przechodząc na czoło, klepnął portę w prawe ramię. Cześć, Ruda Małpo. Cześć, oficerku odparł Porta poufałym tonem odwrócił się do mnie i do starego głośno oświadczając von Baring jest jednym z nielicznych oficerów który nie jest kompletną świnią zamknij się Porta dotarł z ciemności głos von Baringa bo dostaniesz dodatkową porcję musztry po powrocie z przykrością muszę zameldować że kapral Porta ma płaskostopie lekarz zwolnił go od dodatkowej musztry z miejsca, gdzie znikał von Baring dobiegł stłumiony śmiech ostrzał artyleryjski był umiarkowanie silny. Z obu skrzydeł kierowano na nas rozproszony i bezładny ogień. Tu i ówdzie szczekały karabiny maszynowe. Łatwo było odróżnić, które z nich są rosyjskie, a które nasze. Rosyjskie mówiły da-da-da, nasze, mg-34, brzmiały w przybliżeniu jak tik-tik zaś nowe szybkostrzelne mg-42 odpowiadały pojedynczym długim i złowrogim warknięciem pociski smugowe wzlatywały i opadały na ziemię w oślepiającym białym błysku stege zaczął śmiać się histerycznie czytałem kiedyś książkę o żołnierzu był to żołnierz który nie bał się niczego wielki i dzielny śmierć była jego przyjaciółką i pomocnicą był pewny siebie jak wszyscy dzielni żołnierze ten głupi autor który to napisał powinien zobaczyć jak maszerujemy po stepach trzęsąc się ze strachu zamknij się z tego powiedział stary szedł lekko zgarbiony i palił swoją staroświecką fajkę Granaty wsunął sobie za cholewy butów, a ręce wcisnął głęboko w kieszenie płaszcza. Niedaleko przed nami spadł z wyciem pocisk i z hukiem eksplodował. Sto pięćdziesiątka powiedział stary i jeszcze bardziej ukrył głowę w ramionach. Część nowych ludzi z uzupełnień wskoczyła do okopów. Porta zaczął się z nich naśmiewać. Turyści stęsknili się za zapachem rosyjskiej gleby! Chodzi ci o mnie, warknął malutki. On także padł na ziemię. Masz jeszcze wszystko na miejscu? Spytał pluto. Malutki przepchnął się do przodu i złapał pluta. Porta wysunął przed siebie karabin snajperski i wyprowadził potężny cios kolbą w twarz malutkiego. Spadaj, tłusta świnio, syknął złowieszczo. Malutki. Częściowo ogłuszony zakręcił się wokół własnej osi, wyszedł z szeregu i padł na kolana, krwawiąc obficie z nosa. Stary po cichu odłączył się od kolumny i kierując broń wklęczącego wielkoluda powiedział spokojnie. Wstawaj i wracaj do szeregu albo cię zabiję. Zastrzelę cię, jeśli nie będziesz na swoim miejscu za dziesięć sekund. Malutki wstał, otrząsnął się i coś odburknął, ale dobrze odmierzone dźgnięcie pistoletu starego uciszyło go. Rozproszyć się, usłyszeliśmy w ciemności rozkaz von Baringa. Eksplodował kolejny pocisk 150 mm. da da jąkał się ciężki karabin maszynowy. Porta uśmiechnął się pod nosem. Znowu w domu, dzień dobry nocniki. Pozdrowił kilku grenadierów pancernych przycupniętych pod drzewem. Kapral Józef Porta, dyplomowany morderca, melduje uprzejmie swój powrót do...